Dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukaj, to to jest podcast GameCast Biznes w grach. Jest z nami dzisiaj Jacek. Widzisz? Mój ty Boże! Zapomniałem twojego nazwiska! Jesteś. Jak ja cię znam chyba z dziewięć lat w ogóle, a zapomniałem jego nazwisko. Zaraz Głowacki. No to takie oczywiste. Jest Jacek Głowacki, e, szefu biznesu w Robotoro e, i e, części czy, czy spółce zależnej, zaraz się dowiemy. E, Roboto Global, czyli jednego z czołowych e, e, studiów audio e, qa i, i nie tylko. Na gicu macie oznaczenie creative. E, Services, Applied bodajże, więc, więc jesteś producentą bizdevem w studiu, które, które Roboto Global utworzyło jako, jako swój next project. Witaj, Jacek, dziękuję, że jesteś. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Od razu wszystkich Państwa bardzo przepraszam, bo Jacek tak naprawdę powinien być, nie wiem czy pierwszą, ale na pewno top 3 osobą, którą powinienem był do tego podcastu zaprosić. My kiedyś rozmawialiśmy, że miałeś przyjść, jakoś to nie wyszło i, i potem y, kogoś kolejnego zapraszałem, kolejnego i tak dalej i, i potem po razu się jorknąłem, że y, coś, coś to jest nie tak, chyba właściwie powinieneś być w pierwszej no, trójce, no może piątce, ale nie, 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 nie gdzieś tam y, w dalszej kolejności. Także bardzo się przepraszam, bo jesteś absolutnie jednym z bardziej znanych biznesów w polskiej branży. I, i, I też po rekomendacjach od, od Zbyszki, który u nas był parę tygodni temu. Jednym z takich hardkorowych bizdewów, którzy faktycznie mega się jarają. Bo są bizdewi producenci, którzy jakby lubią gry jako same w sobie, i, i ich praca jest jakby trochę dodatkiem. Albo są handlowcami, którzy jarają się robieniem pieniędzy, ale ty chyba jesteś bardziej bizdewem procesowym, tak, tak, te, tak to bym nazwał. Biznes procesowy, no nie, nie spotkałem się z takim określeniem jeszcze, ale... ja raczej proces biznesowy, który funkcjonuje w branży i, i jak o nim opowiadasz, jak o tym opowiadasz, ja to czużuję, tak w ten sposób. Ma to głęboki sens, ale wiesz co, wydaje mi się, że no przede wszystkim bardzo ci dziękuję za, za miłe słowa, Hmm, chciałbym też korzystając z okazji z kolei pogratulować Tobie nawiązania takiej bezpośredniej współpracy z, z Tadziem Zielińskim, bo to jest A, dziękuję bomba. Bardzo. Dziękuję e, bardzo. I, I oczywiście Tadzia z tego miejsca bardzo gorąco pozdrawiam, bo, bo uwielbiam człowieka i jest to zdecydowanie na, najbardziej znany biznes. <grywa> chyba który też ma za sobą długą, wspaniałą karierę nie na tę Nietularny nie nie dokładnie. Ja Tadziow już parę osób o tym mówiłem, że, że, że moim zdaniem Tadzie już dawno powinien być na takiej pozycji. E, I to, szkoda, że to trochę nie wyszło, może trochę za późno. E, więc, więc mam nadzieję, że się od, u nas odnajdzie, ale, ale, ale par, parę takich osób w, w polskim Game na pewno jest, które powinny były zacząć dziś tą swoją przygodę wcześniej niż. Niż później. Zobaczymy, jak sobie ta się w tym wszystkim odnajdzie, bo, bo wszystkie chyba, myślę, checkboxy ma odznaczone, jeśli chodzi o tą, tą specyficzną pracę. Pomijając oczywiście bogate doświadczenie, bo biznes teoretycznie powinien przede wszystkim rozumieć ten biznes. I, I jego procesy. I, i Taciu chyba był w tylu różnych miejscach i jednocześnie. No myślę, że bardziej jest nadal graczem, e, który, który e, szanuje gameplay i rozumie dobry gameplay, ne, niż stricte człowiekiem. E, e, biznesu tak per se, ale jednocześnie e, zna te wszystkie procesy gdzieś tam prowadzę, także. To, ale także... To, 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 to bardzo dobrze o nim świadczy, bo bizdev Przeszliśmy sobie tak troszeczkę delikatnie, mimochodem, w ogóle do, do niejako definicji bizdewa generalnie, szczególnie w naszej branży. To jest dość interesujące zagadnienie, bo, bo to nie jest tak do końca jasne, wydaje mi się, w ogóle dla ludzi łącznie z osobami, które w branży pracują. Kim jest, kim jest Bizdew, właściwie za co odpowiada, ale to wynika też z tego, że to musi być rola bardzo elastyczna i, i dużo trzeba wziąć na plecy. Jest taka pewnie tendencja do myślenia o Bizdewie właśnie przede wszystkim jako o sprzedażowcu, handlowcu, który się umówi na spotkanie, zaprezentuje produkt czy usługę, yy, przeprowadzi ten proces komunikacji, będąc na froncie. Zaofertuje i doprowadzi do, do szczęśliwego z sukcesem podpisania umowy. I wydaje mi się, mhm. że tak się Bizdewów w gruncie rzeczy przede wszystkim postrzega. A jak jest naprawdę? Albo jak powinno być? Nie, to, to nie jest tak, że to, co powiedziałem, to nie jest naprawdę, bo, bo tak jest naprawdę jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że to jest istotna, istotna co prawda, ale jednak jedna ze składowych. Z zakresu obowiązków które przynależą do, do bizdeva. Bizdev, wiesz, jak, jak sama nazwa wskazuje, bizdev rozwija biznes. Biznes developer. Biz, bizdev ma rozwijać biznes. Co to znaczy? To znaczy z, dla mnie przynajmniej znaczy to kreować okazje biznesowe, które mogą wprowadzić organizację, którą bizdev reprezentuje na wyższy poziom. I teraz definicja tego wyższego poziomu to oczywiście mogą być wyższe obroty, to może być lepsza reputacja, to może być wyższa jakość produktów czy usług, które oferuje, to może być więcej partnerów biznesowych, więcej okazji do ekspansji na, na rynki, na których nie, nie ma tej organizacji, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja zawsze powtarzam, że Bizdef nie może bezpośrednio wziąć odpowiedzialności za rzeczy, które od niego nie zależą. On nie podpisze sam z siebie umowy z organizacją inną na sprzedaż tego, co oferuje. Biznes przygotowuje grunt, buduje relacje przede wszystkim, przekonuje swoim profesjonalizmem do tego, żeby skorzystać z oferty firmy, którą reprezentuje. Natomiast ostateczna decyzja jest poza nami. Nie, nie, nie bierzemy za to odpowiedzialności, nie jesteśmy też tam w środku tej drugiej organizacji żeby uczestniczyć w procesach dyskusji, komunikacji na temat tego, czy warto, dajmy na to, czy podpisać daną grę, tak. Jeżeli ja przede wszystkim przez, przez większość czasu na stanowisku BizDeva jestem odpowiedzialny za to, żeby pitchować gry tworzone przez studia deweloperskie do wydawców i inwestorów. No I teraz, jeżeli się nad tym zastanowić, wiemy ile gier wychodzi rocznie, Wiemy z iloma pitchami wydawcy wychodzą z dużych targów. I teraz, moim zadaniem jest, po pierwsze, doprowadzić w ogóle do spotkania, co wcale nie jest proste z perspektywy szczególnie studia niezależnego, które jest mniej lub bardziej anonimowe, bo takich studiów są setki na targach fizycznie obecnych. Mhm. Więc, w pierwszej kolejności, musimy doprowadzić w ogóle do tego, żeby to spotkanie się odbyło, ale ja też muszę na to spotkanie z czymś przyjść konkretnym. Ja muszę mieć gotową dokumentację, muszę mieć możliwość wysłania kluczy Steamowych czy builda do ewaluacji, muszę mieć całe zaplecze y, rzeczy, które mogę pokazać. Ja tego oczywiście nie robię sam, to jest praca zespołowa. Y, ale jednocześnie ja muszę też mieć y, no, 200% wiedzy na temat gry, którą piczuję, Co oznacza, że ja osobiście, ja jako Jacek Głowacki. Ja codziennie pracuję z teamem deweloperskim, pracującym nad grą, bo ja muszę wiedzieć wszystko, co się dzieje w projekcie, jakie mechaniki są wprowadzane, jak wyglądają wewnętrzne milestony, czy są jakieś opóźnienia, czy są jakieś problemy, jak się kształtują featurey, w jaki sposób możemy zrobić wewnętrznymi siłami gameplay, trailer, inne materiały wizualne i tak dalej, i tak dalej. Bo muszę mieć amunicję do tego, żeby wykorzystać swoje umiejętności. Do tego, żeby ten, ten projekt przedstawić, mam na to góra pół godziny na spotkaniu, bo takie są sloty spotkaniowe na targach. I muszę zrobić na tyle dobre wrażenie tą grą, tymi materiałami na temat tej gry, żeby zapewnić sobie ciąg dalszy tej dyskusji. Procesy ewaluacyjne czy decyzyjne dotyczące podpisania kontraktów wydawniczych są długie. One nie są tak długie jak w przypadku procesów inwestorskich na pewno, ale, ale są długie. Tak? No mi powiedzmy przeciętnie, średnio zajmuje taki proces od powiedzmy pierwszego spotkania, prezentacji pierwszego pitcha do faktycznie finalnych podpisów na, na umowie wydawniczej od 9 do 12 miesięcy. To tak, tak bym powiedział, że to tak mniej więcej wygląda. A przecież, a przecież tych pitchy cały czas przybywa. To nie jest tak, że mamy jeden event i na tym evencie wydawca wyjdzie z niego z 70 do 90 pitchy, bo taka jest średnia i to będzie koniec. On za chwilę pojedzie na kolejny event i jeszcze na kolejny i na kolejny i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś na, na jakiejś konferencji widziałem taki slajd w prezentacji, gdzie ktoś przedstawiał, jaka jest konwersja z liczby pitchy do ilości podpisanych umów. U jednego z wydawców. I tam były takie liczby, że na tysiąc piczy, powiedzmy, po filtrach, jakby te liczby spadają, spadają, spadają. I w końcu dochodzimy gdzieś tam do poziomu. Już nie pamiętam dokładnie. Około dwóch. Dwóch gier podpisanych przez tego, przez tego wydawcę, powiedzmy. I to tak wygląda. I to, to tak działa. Więc. <laughs> tak. To jest też statystyka, którą, z tego co pamiętam, <coughs> Eleven Bici mieli w perspektywie y, podpisywania Indyki, y, bo prze, 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 przewalili tam chyba też tysiąc czy dwa tysiące gier, żeby ją podpisać. Y, ale to, y, ja wiem, Zbyszek nie ostrzegał, że to będzie rozmowa, w której będziemy mogli pogadać i pogadać i gadać i gadać i, gadać. I bardzo się cieszę. Nie, to, to, tylko takich zapraszam. Y, jest pytanko, bodajże to jest YouTube. Jak widzę, witam. Mam pytanie do gościa: Jak oceniłby koszty założenia studia Indii w celu wypracowania przez rok własnej pierwszej gry Indii, na przykład w pięciosobowym zespole? i budżet należałoby założyć? 500k. Strzelam, że pewnie złotych, nie, 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 nie sądziłbym, że może Indie Studio z miejsca ma 500 tysięcy euro. Ehm. Co, Jacku, ja o tym powiesz? Wiesz, no, wiadomo, możemy że podziałać, no, możemy, możemy, możemy podziałać, wynagrodzenia pracowników z całą pewnością. Wiesz, ja też nie jestem ekspertem, bo ja nigdy nie zbudowałem żadnego studia deweloperskiego, więc są, są ludzie... No chyba teraz tak naprawdę to robisz, tak? N nie do końca, znaczy ja, ja... Ale, ale jakby ja to przynajmniej tak rozumiem. Ja, ja rozumiem, że ty jesteś w robotoro, czy w roboto jako jakby z organizacji matce, tak to nazwijmy, w całej strukturze organizacyjnej, jako człowiek do kreowania biznesu, ale i zespołu tak długoterminowo, bo ja rozumiem, że tam jesteś, gdzie jesteś po to, żeby stworzyć team pod tytułem tu jest budżet, tu mamy taką grę i ona ma się sprzedać w ten i w ten sposób. Nie? Pytanie, nie, nie, nie do końca, na pewno nie do końca. Ja nie, w żaden okay. sposób nie, nie odpowiadam osobiście za jakieś sugestie dotyczące tego, w jaki sposób na przykład uzupełnić wakaty, albo żeby w ogóle kreować y, takie, taką to, myśl, to, że te wakaty. Okej, okay. to jakby nie do końca mi chodziło o jakby politykę zatrudnieniową, bardziej o wydajność biznesową organizacji y, te, czy studia założonego y, i rozwijanego. Tak? No bo jakby zaraz odpowiem na pytanie z YouTube mam na chwilę, mam nadzieję, ale y, robotory jako takie, jako, jako koncepcja pod tytułem. Zrobiliśmy jako roboto global jakiś tam sukces biznesowy. Mamy pieniądze, bierzemy go, odkładamy i inwestujemy w swoje studio. Dzisiaj nie jest chyba aż tak oczywistym schematem. Bo raczej jest to oczywiste, weźmy, weźmy dotację, albo weźmy pożyczkę, albo weźmy inwestora i wejdźmy na giełdę. No, kiedyś bardziej niż dzisiaj, ale zakładanie studia. I je, jego rozwijanie. I z tego co widziałem, pracujecie nad tytułem, powiedzmy, Premium Indie, tak, tym A Plus mitycznym. Robicie to za swoje pieniądze. To nie jest dziś codzienność, tak? to, to jest wręcz luksus, na który niewielu sobie może pozwolić. Ale zanim do tego przejdziemy opisu, tylko odpowiedzmy na, na te 500 kafli. No, da się zrobić, da się chyba zrobić zespół roczny. To raczej jest pytanie, nie czy za rok da się utrzymać, czy półtorej roku da się utrzymać parę osób. Czy pytanie, czy, za, czy w przeciągu roku, czy półtora da się zrobić dzisiaj decent grę indie? Da się zrobić. Da się. Za 500 tysięcy przez, przez, pięć, przez zespół pięcioosobowy ogarniętych ludzi oczywiście życie da. Oczywiście wynagrodzenia pracowników są zdecydowanie najważniejszą pozycją w budżecie każdego projektu growego. One się zaczynają powiedzmy od 80 tak naprawdę. nie? Wielokrotnie częściej są one, są one wyższe. Do tego wiadomo, no, trzeba doliczyć jakieś opłaty administracyjne, rachunki, licencje yy, itd. Tak tak Ale wydaje mi się, że, że jest to wykonalne. Za, za 500 tysięcy zł można, można z całą pewnością zrobić bardzo sensowną grę Indii w Polsce. Okej, okay. dobrze. To dziękuję za odpowiedź. Yy. I teraz wracajmy od razu do, do robotora. Yy. Skąd ten luksus? Tak to wiem, że żeby negatywnie zabrzmi, e, ale taka jest chyba realność, tak? że e, czy, 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 czy to nie jest e, ruch e, ryzykowny, to dużo powiedziane, tak? ale jakby czy, czy macie ten komfort na to, żeby, żeby na przykład wasza pierwsza gra się nie udała? no wiesz, wejście w sektor gamedev jest zawsze ryzykowne. To jest w mm -hmm. ogóle być może, być może ludzie tak naprawdę nie do końca zdają sobie z tego sprawę, jak bardzo to jest ryzykowne w gruncie rzeczy, bo... No bo teraz tylko rzucając, teraz w studiu jest, ile tam, 12 osób załóżmy dewelpujących grę? Okej, okay. i robicie to jakby high quality albo bardzo decent quality, więc ja rozumiem, że to nie jest tak, więc, więc, więc to jest już z miejsca budżet, które grę robicie... To już tam brok z hakiem półtora, czy, czy nawet, no tak, jak. Dwa, ja... dwa, dwa lata ponad. No właśnie, dwa tak, lata, ponad, tak. Więc tak, więc to, tak to, to też jest częściowo część, odpowiedź na, na to pytanie. Yy, czy, czy zaprzeczenie tezy, że ja jestem jakoś odpowiedzialny za to, żeby to studio budować? Bo ja dołączy, dołączyłem w zeszłym roku od początku sierpnia hmm. do tej struktury i tam już było całkiem sporo zrobione. Tam już byli ludzie na pokładzie, tam już, tam już było kilkanaście miesięcy takiej realnej pracy, licząc łącznie preprodukcję i produkcję. Więc ja dołączyłem jako, jako bizdev właśnie po to, żeby Roboto Global niekoniecznie musiało sponsorować development tej gry, dlatego że to jest takie naturalne, oczywiste. W momencie, kiedy dochodzisz do tego poziomu, kiedy masz demo, które możesz nazwać powiedzmy vertical slice'em, chociaż dzisiaj mało które studio jakby dysponuje takim realnym vertical slice'em gdzieś na wczesnym etapie developmentu. W ogóle ten vertical slice stał się takim trochę świętym gralem, prawda? Wszyscy używamy tego określenia, ale tak naprawdę te dema, które idą do wydawcy, ja one nigdy dewem, nie są. Ja devem nie jestem i powiem szczerze, coraz mniej rozumiem vertical slice, Bo jak miałem te plus, minus 50 spotkań na, spotkań na Gamescomie, to tam ze trzy różne definicje definicji usłyszałem vertical slice, Bo dla niektórych to jest dla niektórych to, jest to, co wyjdzie z preprodukcji, dla niektórych to jest to, co już jest w jakby, że parę jest, miesięcy co najmniej jesteśmy w produkcji faktycznej i to jest coś realniejszego, niektórzy wręcz mówią, że to jest taka na pewno nie alfa, ale jeszcze nie beta i jednocześnie usłyszałem o Verticalu, który, który powstawał dwa miesiące i, i co się reprezentuje i idziemy z tym do publishera, a u niektórych opowiedziałem, nie to jest to jest efekt półtora roku pracy więc ja nie wiem czym dzisiaj jest Vertical Slides tak, zróżnicowanie definicji vertical Slice wynika właśnie z tego, że, że mało kto ma vertical Slice'a według tej najbardziej klasycznej, oldschoolowej definicji vertical slice. A. Vertical slice kiedyś to był de facto wąziutki fragment prawie że Goldmastera w zasadzie, czyli jakby dawno, dawno temu development potrafił iść dwutorowo. Znaczy, on potrafił być development gry jako gry, według pewnego harmonogramu milestone'ów wewnętrznych, jakby multidyscyplinarne zespoły pracowały po to, żeby dowozić jakość na jakieś deadlines. I był zespół, który robił tego vertical slice'a, ogólnie rzecz biorąc, żeby pokazać właśnie potencjalnemu partnerowi biznesowemu, po to, żeby go przekonać do tego, żeby wyłożył na to pieniądze, jak to będzie wyglądało rzeczywiście jak będzie skończone w zasadzie. Bo to też fragment, który często leciał na eventy do pokazywania czy medium czy partnerom, ale też docelowo publice w którymś tam momencie, no bo to jakby... się już nikogo nie stać po prostu na to, żeby, żeby myśleć w takich kategoriach o, o vertical slice Po prostu jest to nieefektywne finansowo w skali projektu. Wszyscy optymalizują koszty, a nie próbują robić, wiesz, development dwutorowo. Po prostu dzieje się development i oby się dział yy, i tyle. I jedziemy jakby z koksem w momencie, kiedy mamy już jakieś demo, którego się nie wstydzimy i co do którego uważamy, że on pokazuje przynajmniej solidnie jakiś core gameplay loop czy korowe mechaniki rozgrywki, daje jakieś wyobrażenie na temat tego w ogóle, o czym ta gra będzie, co się w niej będzie działo, co gracz będzie w niej robił. No to, to już jest asum do tego, żeby po prostu zacząć piczowanie w gruncie rzeczy, więc my jesteśmy już dosyć daleko od tego klasycznego vertical Slice'a. Natomiast natomiast wracając do, do samego Robotoro Games, no tak, no wiesz, no, oczywiście, że to, jest, że to jest ryzykowne, podobnie jak w przypadku każdego innego studia deweloperskiego, które zaczyna, ale jednocześnie. No, mamy za plecami potężną strukturę w postaci Roboto Global. Formalnie te dwie spółki one są siostrami. Mhm. One nie są jakoś, nie jest tak, że jedna jest podległa pod drugą, tylko one są siostrami. Obie spółki mają tego samego CEO, mają tych samych członków zarządu. Natomiast Roboto Global się zajmuje pewnymi rzeczami, z wielkimi sukcesami od 23 lat a Robotoro Games jest nowym studiem deweloperskim, które pracuje nad swoją pierwszą grą. Tak, to no jakby w tej perspektywie trochę mi chodziło o jakąś tam relację matczyną, tak, no bo jakby jedna studi jed jedno studio generuje zyski od mm, prawie ćwierć wieku, tak, a, a, a druga, drugie, druga organizacja y no jeszcze de facto nie ogłosiliście, tak, tytułu. Więc jesteś jeszcze w fazie za, zalążkowej, tak to nazwijmy, przynajmniej na, na papierze, tak, czy na karcie Steam. Ale wiesz co, mam pytanie jeszcze od razu z, też z YouTube'a. W związku z poruszeniem tematu optymalizacji, to czy Robotoro Games wykorzystuje jakiekolwiek AI w procesie produkcji gry? To myślę, że też jakby wpada nam. Nie wykorzystujemy AI w procesie developmentu, Mm, korzystamy oczywiście z algorytmów, które pomagają nam warunkować zachowania NPC-ów czy przeciwników gracza w grze, ale to nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją generalnie rzecz biorąc. Nie nie nie, 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 używamy jej. Okej, okay, dobrze. Nie, no bo jakby gdzieś tam słyszałem ostatnio głos, że ktoś tam się y, otwarcie zaczyna to mówić, że po prostu będzie za jajsza, że korzystał i, i już. No pomijam to, że mamy teraz problem z ze... Off-radiem, tak, ai -owym. więc Więc nie wiem, czy, czy czekamy na protesty. Jakby posłuchałbym z jakimś tam zaciekawieniem: jaj, które, które, które na żywo jest w stanie. Stoży się audycję radiową, bo sam, jak od tego na przykład się nasz GameCast zaczął, że po prostu poszedłem do lokalnego radia studenckiego, Radia KDAH, pozdrawiamy, rokowego, podczas którego no, rozmawialiśmy o grach. Tak, mieliśmy godzinkę rozmowy o grach i, i na tym się ta audycja. Zaczęła, tak? Bo to też było 4 też lata temu, więc jakby podcasty gamingowe, growe też były jakimś tam nowym nowym. To tam jakby Staraliśmy się opowiadać o jakimś tam fantastycznym świecie gier. E, prowadzący wówczas z radia e, Mateusz Budajże, jakby robił kawał roboty, starał się wyciągnąć e, z tego, o czym my rozmawiamy, sensowność dla tego mainstreamowego, caramelowego odbiorcy. I to nie było proste zadanie, Było mega wymagające wiedzieć, e, o, o czym my gadamy i gdzieś tam to sprzedać dla e, tego, tego. E, już powiem, że mieliśmy jakiś peak time. E, 16 bodajże to była, czy tam coś w tym więc ludzie wracają z pracy, więc, więc to był pikowy time, jakby ludzie szukający rokowego kawałka i a w, pre, w przerwie informacje o tym, jak sobie Jagiellonia poradziło w ostatnim meczu. No ciężko tam było audycję o grach sprzedać, jakoś tam to wychodziło, ale ostatecznie ostatecznie wiem, że, że zostaliśmy zdjęci za tutaj, że jednak. To, nie, to, to jest tłumacz chłopaki. Nie? Jakby jesteśmy radiem rokowym i, i ludzie nie tego chcą. Nie? To, to brzmi jak super audycja na niedzielny poranek, ale absolutnie nie, nie gdzieś tam w peak time czy, czy, czy to, nawet czy gdzieś tam patrza, po południu. jest, nie jest, nie? A jest tyle, tyle gier wyszło przez wiele lat, które ale to z pana roka czy metalu nie mogłyby być. Na ESE, poniedz... przecież w ESE jest w soboty z rana, bo także audycja o, o grach na, na bo już teraz nie wiem, czy to w, w Trójce, w którymś radiu też jest niedzielna poradna audycja i często też są właśnie y, tematy growe poruszane, więc jakby to, to nadal nie jest temat dla casuali nie, wracających z pracy. Też no, swoją drogą, to też jest, też jest ciekawe. Mam wrażenie, że, że generalnie gry... Z jakiegoś powodu są deprecjonowane nie? z punktu widzenia właśnie mediów mainstreamowych, powiedzmy, jakby i tak dalej, i tak dalej. tak? Ileś tam jest, nie wiem, w jakichś TVN-ach, czy innych stacjach telewizyjnych, ileś jest tam programów, w których się dyskutuje na temat plotek, z planów filmowych, wiesz, bo ten aktor z tą aktorką, i tak dalej, i tak dalej. To są takie głupoty, nie? Kompletnie Stary, jakby nie ma to żadnego nie, znaczenia. Ja jestem niestety zawsze yy, adwokatem diabła i powtarzam od lat, tak że gry nie są w mainstreamie, tak? nie są dla casuali. Gry nie są podstawą rozmowy pomiędzy grupą znajomych czy tudzież rodziców odbierających wspólnie dzieci z przedszkola. Tak? Ja wiem po sobie, bo, bo, bo próbowałem, to, to nie działa. Nie? To nie jest konwersacja na, na, na urodziny sześciolatka gdzieś tam w, w, w jakiejś kulkowni czy, czy, czy jumper parku whatever. Tak? To, to nie działa i jakby Henry Henry Cavill jak sobie obejrzy z nim gdzieś tam wywiady on nerd nad nerdy tak król nerdów nie <grym> jest nerdów. W stanie w trakcie wywiadu e, u, u Gra Grahama czy czy kogokolwiek, e, stopki mhm. to nie jest człowiek który mówi gry są ekstra grajcie w gry będzie super gry są fajne nie to jest człowiek który mówi no, słuchajcie, na planie Wiedźmina to trochę nie miałem z kim rozmawiać o książkach no Wiedźmina, nie? No a, a czym się zajmujesz w wolnym czasie? No grilluję mięso i, i maluję figurki. Tak. Malujesz figurki? <laughs> tak? To bardzo fajnie! I jak tak, jest 5 tak, tak. minut rejda o tym, że malowanie figurek i World of Warcraft jest, 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 jest zabawne. To jest, jest... To, jest, to jest fascynujące. No, to jest, to jest fascynujące. No, mamy... 3 miliardy graczy na świecie, tak z grubsza. Absolutnie nie, nie wierzę w tu liczbę I, Nie i nie, jeszcze raz powtarzam, nie mamy w Polsce 15 minut w graczy. Nie, to jest no bullshit, który wymyśli ludzie z agencji niektórych. Już nie będę to oczywiście to, to, jest, to, jest, to jest prawda, nie? To znaczy, jeżeli jedziesz tramwajem i widzisz sobie nie wiem, panią koło 50, która na telefonie robi sobie match free game i zapytałbyś ją czy ona się uważa za gracza. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że ona się nie uważa za gracza, nie? Natomiast technicznie rzecz ujmując, oczywiście jest graczem, pobrała y, apkę, wyświetlają jej się tam pewnie jakieś reklamy, bo to jest jakieś free-to-play i tak dalej, i tak dalej. Dzięki tej pani studio, czy wydawca tej konkretnie gry też ma jakiś przychód, więc to jest też ciekawe, nie? Tak, tak, ale absolutnie wiem, że... Moja żona też by była zaznaczona jako gracz, bo parę razy w życiu w Tekena y, by nie ograła się, przyznam. Ale jednocześnie ona jest, jest martwą duszą na, na, w, w Excelu. No właśnie. Bo można ją zaliczyć jako gracza do tych 3 miliardów, mm. ale ona gier nie kupuje. No właśnie. Nie gra w nie i raczej już nigdy nie będzie. Tak samo mm. ona, jak i y, dostrzelam w parę miliardów ludzi No, no właśnie, na... właśnie, tak. Także to jest to jest ciekawe. No, bardzo interesujący temat. Pewnie na osobny podcast znowu. Yy, tak, no. Ty, wiesz co, yy, już pomijam to, że to też gdzieś tam w, 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 w którymś odcinku wspominałem, że, yy, że jak podrzucałem swój odcinek, do czy. czy yy, Gamecast do podsłuchania dla, dla sąsiada, że no, mam tutaj taki, prowadzę o grach, gadamy, chcesz to sam posłuchaj, no to, to, to już nawet koleś, który po prostu jest casualowym graczem i czasami gra w FIFA mm -hmm. czy, czy w Counter Strike'a, tak, no to wrócił do mnie po tygodniu, stary, super, fajnie się słucha, fajnie gadasz, ale mm -hmm. to nie, to nie, jest, to nie jest tematyka dla mnie, mówię, ale Jasne. to jakby za, za bardzo, tak, to jest, to jest mega, mega e, tematyka niszowa mm -hmm. i zbyt profesjonalna, i nawet samo gadanie o grach, no już jak pomijam, że my mamy jakby kolejny layer, bo gadamy o biznesie w grach, mm -hmm, no właśnie, I to jest w ogóle magia w magii, <laughs> ale sam podcast o grach, jeśli nie jest on tylko o naprawdę casualowych tytułach, to nawet to nie jest e, nie, nie jest e, do wzięcia przez, przez standardowego do, do, do odbioru. No tak. Dla standardowego no tak, gracza. Tak, tak. Więc, no, tak. Więc tak, funkcjonujemy w niższy uh -huh. niż dobrze tak. wiedzieć. E, powiedz mi jeszcze w takim razie. E, no Właśnie, stać was na grę, stać was na proces. Rozumiem, że pewnie szukacie wydawcy e, dużego, bo jak już dwa lata, że się włożyli i nadal nie ogłosiliście, no to na coś pewnie czekacie. I teraz, jak widzisz waszą przyszłość, bo jakby wpadacie w mega trudnym okresie, w którym, w którym... Nie wiem, czy można tak to nazwać, ale chyba będziemy zaraz zauważać troszeczkę zmianę pokoleniową, bo wchodzi na rynek tak. pokolenie devów, zoomersów, którzy lat 90. nie pamiętają, ledwo pamiętają legendarne lata Need for speed Undergrounda, tak? I jakby nie reagują nawet na te na, na, na to chyba nawet na naszą narrację taką trochę antytriplejową pod tytułem Elektronik Arts zniszczyło y, globalny game tak. dla nich to jest ancient history, tak, bo to się wydarzyło 20 lat temu, tak? Tak. Nie, nie, nie wiedzą, że, 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 że te czy inne studio przestały istnieć i robić gry, bo, bo elektronik Arts ich kupiło. Więc jakby To nie trochę troszeczkę inaczej, będą robić gry. Więc wchodzicie, czy będziecie wchodzić, bo jak nie ogłosiliście, no to jeszcze przed wami naście miesięcy, my nie mam produkcji, tak, tak strzelam przynajmniej. Czy, czy się nie obawiacie tego, że, że wchodzą z pierwszym tytułem jako nowe studio, self-published do jakiegoś tam momentu to pewnie stosunkowo dużego tak, fragmentu budżetu. Będziecie szukać stosunkowo dużych pieniędzy na mega trudnym rynku. W którym musieli z miejsca potwierdzić, że, że umiecie robić gry jako nowy zespół, i się traficie na zmianę pokoleniową, gdzie ten młody gracz, e, nawet już nie Zoomers, ale też e, gamer alfa, mhm. pokolenia, nie wiemy, czego dokładnie będzie poszukiwał w grach. E, i, I jak tu widzicie swoją e, szansę? Nie wiem, to, to jest, wszystko, co powiedziałeś, jest super mądre. Ma głęboki, ma głęboki sens i ze wszystkim się zgadzam. My akurat pracujemy nad grą, która jest projektowana z myślą o tej zmianie pokoleniowej. Właśnie, dlatego, że jak ja sobie wizualizuję zmianę pokoleniową, to, że ona następuje, to jest jasne i coraz więcej firm też zdaje sobie z tego sprawę, nawet najwięksi inwestorzy azjatycy mają teraz tendencję do tego, żeby przeprofilowywać troszeczkę swoje filozofie w ogóle wejścia w nowe podmioty. Oni szukają czegoś, co jest doskonale znane i, i co rezonuje z tymi graczami właśnie z tych pokoleń, o których mówisz. Ja nie wiem, czy to będzie miało, czy ta zmiana pokoleniowa będzie miała taki wpływ na proces developmentu, to znaczy jeśli spojrzymy z punktu widzenia dewelopera, który się urodził, Wiesz, w 2002, 2003, 2004 roku i później, przecież, to nie wiem, czy to będzie miało aż takie znaczenie. Natomiast z punktu widzenia konsumowania treści, jak to się ładnie mówi i tego, czego gracz w tym wieku będzie oczekiwał od gry, żeby poświęcić na nią swój czas, to tutaj ta zmiana faktycznie, ona będzie się rozpędzać i ona będzie coraz lepiej widoczna, bo pamiętajmy o tym, że na rynek PC pecetowo-konsolowy wchodzą dzisiaj gracze, którzy od maleńkiego dziecka wychowywali się w jakimś takim świecie, uniwersum gier mobilnych free-to-play. Ogólnie rzecz biorąc. Oni dostawali te smartfony bardzo wcześnie, mając lat 2, trzy na przykład. Możemy sobie oczywiście dyskutować o tym, czy to jest dobre, czy niedobre. No ja uważam, że niedobre, ale... No pokażę, dzieci Fortnite'a tak naprawdę, nie? Dokładnie. Abstrahując od tego... Mamy do czynienia z graczem, który grał w bardzo wiele gier przez ostatnie 10 lat swojego życia. Zmieniał te gry jak rękawiczki. Jego attention span jest mikroskopijny. Właśnie dlatego, że miał tak prosty dostęp do tysięcy, tysięcy darmowych gier. I do high quality. Tak? Bo jakby I do high quality i, gier. I Fortnite, tak. i PUBG Mobile są po prostu mega dużymi Dokładnie. Problemy. Dokładnie tak. To jest, to jest osoba, która nigdy nie zapłaciła ani grosza, grając w, grze, w grę i jednocześnie czerpiąc tonę fanu z grania w tę grę. Prosiła rodziców prawdopodobnie z okazji urodzin, świąt i innych okazji, żeby tam dosypali jakiejś, jakiejś wirtualnej waluty, żeby sobie mogła kupić skórkę itp. I teraz ta osoba już u progu dorosłości, czy, czy tuż po przekroczeniu, powiedzmy, tego progu, wchodzi w bardziej niezależny świat, jeszcze nie ma najczęściej swojego własnego dochodu, więc wciąż opiera się na pieniądzach, które dostaje od rodziców i w ogóle rodziny, ogólnie rzecz biorąc. I teraz ta osoba musi ze względu na takie, a nie inne uwarunkowania kulturowe. Też być, wiesz, musi być zorientowana, jakby w, co się dzieje w szeroko pojętej popkulturze w ogóle, bo wszyscy jej znajomi grają w jakieś gry, najczęściej w kilka tych samych, ale jednocześnie ta osoba musi być jakby na czasie z tym, co trenduje na Netflixie, na, na Hulu, na Apple TV, na Amazon Prime itp., itd. Ta osoba płaci. Nie swoimi pieniędzmi najczęściej ileś tam abonamentów, ma Spotify, ma to, ma tamto, i Jowant. I ona musi wygospodarować nie tylko tam, nie wiem, stówkę miesięcznie powiedzmy na te abonamenty, ale jeszcze musi wygospodarować czas, który musi podzielić jeszcze pomiędzy social media i wszystkie te serwisy, w których ona jest, i w których de facto trochę musi być, żeby nie wypaść z obiegu takiego kulturowego i takiego procesu socjalizacji w swojej własnej grupie. W związku z tym słuszne są słowa tam byłego prezesa właśnie zdaje się Electronic Arts, który mówił, że naszym naj, 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 jakby naj, najcenniejszym zasobem, o którym my rywalizujemy z całym światem rozrywki jest czas tej osoby. To ma ogromne znaczenie, ta konstatacja, ona ma ogromne znaczenie dlatego w jaki sposób my musimy gry designować. Czyli w naturalny sposób musimy przechodzić w stronę gier, które będą darmowe albo będą bardzo, bardzo tanie. Yy, jakieś poziomy cen premium, SRP na poziomie w ogóle, wiesz, tam 40, 50, 60 dolarów będą zarezerwowane tylko jakby od pewnego momentu już tylko dla gier Uber AAA, tak? Czy jak to Ubisoft mawia, quadruple A, tak? Z czego tak. wszyscy... Się śmiejemy oczywiście, bo, bo to jest jakaś dzi, 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 jakieś dziwadło. To jest, no ale w każdym razie wiadomo mniej więcej o co, o co w tym chodzi. W związku z tym, wszyscy, którzy nie mają zasobów do tego, żeby stworzyć, wiesz, grę z otwartym światem, multi-social, crafting, survival na setki godzin zabawy z pełnym planem update'ów kontentowych na lata, muszą spróbować projektować gry, które będą. No, będą adresowały, jakby, te potrzeby tych graczy w jakiś sposób wciąż, bo oni nie zmieniają swoich przyzwyczajeń. Część z nich, oczywiście, wyewoluuje sobie ze względu na swoje osobiste preferencje. Tak, jeżeli ktoś od, od dziecka, nie wiem, lubi strategie turowe, tak? no, to, no to będzie szukał, powiedzmy, strategii turowych. Strategie turowe w, w segmencie PC-owym generalnie są premium, no raczej nie, nie ma za dużo jakichś takich sensownych, darmowych. Gier tego typu, więc siłą rzeczy on odpłynie w kierunku zakupu, jakby pełnowartościowego, kontentu za, za jakiś pieniądz. Natomiast to, że oni się będą różnicować na jakiejś swojej grupy ze względu na swoje preferencje, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że dla, dla, dla całej tej grupy, my, jako deweloperzy, musimy myśleć w kontekście właśnie jakichś działań takich designerskich w kierunku live opsów, takiego game as a service, trochę na tyle, na ile się da. Ogólnie rzecz biorąc, i to jest jakby taki kierunek rozwoju, który moim zdaniem przed nami. I teraz, wracając do Robotero Games, my akurat projektujemy od samego początku naszą grę w taki sposób, żeby ona jak wyjdzie, już miała szansę zaaferować zaferow czy być atrakcyjną na różnych poziomach, właśnie dla tych graczy, o których my mówimy. Super. E i to, jest, I to jest nasza koncepcja, to obejmuje oczywiście bardzo wiele rzeczy, bo to obejmuje jakby konieczność podejmowania bardzo świadomych decyzji dotyczących game designu, level designu, art stylu, yy, pacingu, mechanik gry, które, które tam są, jakichś elementów multiplayer, nazwijmy to w ten sposób, ale też, i to już jest bardziej moja domena, właśnie strategii monetyzacji, rozwoju modeli biznesowych, planowania post-launch supportu, w ogóle całego takiego sales managementu też jakby i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Wiesz, to pytanie, co jeszcze było z, z YouTube'a o termin A+, Indie, czy moglibyśmy rozwinąć. Czym dzisiaj jest A+, bo to de facto jest Dobre pytanie, bo dzisiaj AA, jakby każdy Indy chciałby być AA-em. AA się chyba dzisiaj zaczyna. Czy może chciałby? No powiedzmy, że chciałby. Chyba dzisiaj AA się zaczyna od budżetu. Tak jak bodajże z Szymonem sobie rozmawialiśmy, od chyba tam 7-8 milionów dolarów budżetu Zgadzam na się, tak, grę. Tak, tak. Się. Więc, więc, więc to jest poziom stosunkowo wysoki, ale jednocześnie. Kiedyś był to, niższy, bo tak się tak, mówiło no kiedyś, to, że tak 5 milionów dolarów rzeczywiście tak, na Chyba no 5 a milionów rzeczywiście... dolarów było fajnym, fajną cyfrą i, i tak, skleiło się komuś w, w, w biznesowej tak. rozmowie. I dzisiaj te 5 milionów dolarów jest e, granicą chyba tak jednak zespół Indii taki z ulicy, czy nawet trochę mniej z ulicy. Ciężko jest wygenerować e, ciężko, typu, e, jakość tego typu budżet, tego typu obietnice. Mhm, tak. Która, która, bo jeśli masz budżet gry 5 milionów, to jesteś pewien, że te 5 milionów e, e, dolarów możesz sprzedać, czyli gra powinna wygenerować jakieś 10. A 10 milionów dolarów to jest, e, to jest, to jest e, ile milionów, tak? 5 milionów gier? Plus, minus? Wiesz co, no to. Nie, przepraszam. Wiesz, ja, jako, ja jako biznes analityk, który się zajmuje bardzo poważnie, wiesz, mile, tworzeniem tak, no. bardzo rozbudowanych modeli estymacji przychodowo-sprzedażowych gier, to zaraz powiem, że to oczywiście zależy od stu rzeczy, prawda? Ja. Ogólnie rzecz biorąc, raczej, raczej ciężko. Ale tak ogólnie, no nie wiem, jest tak statystycznie, że powiedzmy, jeżeli widzimy grę, je, jeżeli widzimy cenę gry na sklepie, to to jest to brutto. Prawda? Jakby tak. to, jest, to jest to, co gracz musi zapłacić. Ktoś, kto ma prawo, czy to deweloper, czy wydawca, do czerpania przychodów ze sprzedaży tej gry, to tak średnio dostaje między 51 a 57% tego. Tak. Na Steamie oczywiście. Na Steamie, ale też na, na większości w ogóle platform poza, poza EGS-em, tak? bo, bo EGS ma po prostu o wiele niższą marżę, ale tam z kolei nie ma za bardzo żadnej sprzedaży. Prawda? No nie oszukujmy ani się ani community. Ani community właśnie. No, ale w każdym razie. Właśnie, Twoim zdaniem, takie pytanko mhm. z boku. Czy się w Epiku, tudzież w Xboxie, ktoś weźmie zabudowanie community wokół wow, swoich to... sklepów i platform? To jest, jest doskonałe pytanie, żeby było ciekawiej, to. Tak za dwie ze stale... dwoma różnymi osobami gdzieś tam sobie o tym no. rozmawialiśmy. Tak? No, nasz polski GOG, pozdro dla całej ekipy, bo, bo, bo robią. Tą community robotę całkiem, całkiem nieźle. Tak ciężko tam o szalone liczby, interakcje pod, pod na, na kartach produktu, na kartach gier, ale to community tam jest. Jest aktywne, można jest. poczytać, można sobie recenzję pooglądać. Tak? Tego na Epiku i na Xboxie nie ma. Ja rozumiem, że może dla Xboxa to by było dużo pracy, bo duża platforma, dużo gier, bla, bla, bla i tak dalej, pomimo, że mają na to wszelkie zasoby. Na Epiku. Ja rozumiem, znam też ich jakieś tam problemy różne organizacyjne, też mieli zwolnienia. Ja rozumiem, że to też nie jest ich task one, no bo jakby trzeba pchać Fortnite do przodu, albo, albo Adrilla, tak, więc jakby miałem, ja, że community na sklepie jest tam, nie jest trzeciorzędnym, ani siedmiorzędnym taskiem do zrobienia. Ale nie mniej, to to, 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 to powinien być punkt sprzedażowy, tak? To powinien być punkt do zrealizowania. Pewnie, że powinien. Pewnie, że powinien. Oczywiście, no, przy, przypominam sobie przecież, pamiętamy o tym dobrze, że, że EGS w ogóle pojawiał się na rynku z takim bardzo górnolotnym hasłem przełamania monopolu Steam'a, prawda? Jakby ta, ta marża na poziomie 12% to miał być unique selling point właściwie tej platformy. I też oczywiście Epic na to stać, po prostu, żeby tak było. Natomiast Steamowi nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu, tych powodów jest na pewno bardzo dużo, nie jest w stanie zagrozić absolutnie nikt. Ogólnie rzecz biorąc, nawet kiedy Steam ogłasza, że w sumie to wiecie, te gry, co je tam macie w bibliotece, to nie są wasze, nie? tylko są takie, takie są pożyczone. Nie? Tak, jak to, tak jak to sobie Steam powiedział ostatnio, to, to niczego nie zmienia. Niczego nie zmienia. Jakby wszyscy kochają Steam, wszyscy chcą być na Steamie, wszyscy wbijają w next fest i tak dalej, i tak dalej, ale, ale wydaje mi się, że bo to jest w ogóle bardzo interesujący wątek. Ja miałem całkiem niedawno taką dyskusję hmm. na, na forum takim globalnym bizdevów w ogóle i tak dalej. W którym uczestniczyłem. Tak, nie obejrzałem tam, Twojego materiału. Przepraszam, kurde, miałem nawet zapisane, żeby bo miałeś już 17, bo sobie z tego zapamiętam, i coś tam z dziećmi musiałem zrobić, i potem już. Jasne, nie wróciłem jasne. do tego, ale to muszę zrobić. No w każdym razie gdzieś była taka dyskusja, tam w tej dyskusji też uczestniczyli notabene bizdewi, jakby, którzy się zajmują Game Passem trochę w Microsoftzie i to bardziej tym pc właśnie. Yy, I taka insiderska wiedza, że generalnie Microsoft przygotowało taki wykres, yy, oczywiście korporacyjny, związany z ich oczekiwaniami wo wobec Game Passa, znaczy, ile tam powinno być graczy, jakie przychody on powinien generować, jakby i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego, na ten wykres nałożyli linię takiego realnego wyniku Game Passa, i te linie się rozjeżdżają tragicznie. To jest strach. Gdy, gdybym ja był osobą jakoś tam wysoko zakorzenioną, decyzyjnie, w Game Passie i przyszedłem na spotkanie, na którym ktoś by mi pokazał coś takiego, to odpaliłbym wszystkie alarmy w organizacji, że jest tak źle, to jest niemożliwe, żeby było tak źle, prawda? Jak, jakim sposobem my w ogóle oszacowaliśmy, że chcemy realizować nasze kpi e tam sprzedażowe w Game Passie na takim poziomie, skoro wynik jest taki? I tutaj, I tutaj pojawia się taki bardzo istotny wniosek, ponieważ zarówno ja, jak i różni inni bizdewi z różnych krajów, Staramy się taką incepcję wykonać. Microsoft. Raczej nam się to nie uda, ale staramy się taką incepcję wykonać, że generalnie powinny być dwa Game Passy. Znaczy, mm. powinien być ten Game Pass, który, na który wchodzą ludzie, bo masz AAA -a za mało albo za darmo, nie? W sensie no, za abonament, więc za darmo i sobie go pobierasz, i grasz i w ogóle jest super i masz go przez rok. A przy okazji, jak już tu jestem, to może rzucę okiem na jakiś indyk i coś pobiorę i pogram dwie godziny i zobaczę, może mi się spodoba. To sprawia, że Game Pass nie działa. Po prostu, bo yy, te AAA, -e, one się pojawiają rzadko, od jakiegoś czasu te AAA -e też nie mają jakichś bardzo wysokich not w Game Passie. Yy, mówię o takich AAA, -ach, AAA, -ach, mm -hmm. takich naprawdę, typu Starfield, nie? Jakby coś, coś w ten desę. Natomiast Indyki na tym tracą, bo nie mają visibility, a są bardzo często wielokrotnie bardziej wartościowe od tych gier, które są feature'owane najbardziej. I to jest ogromny problem. I teraz jeżeli chcemy budować community, a zgadzamy się ze sobą, że tworzenie community wokół jakiejś koncepcji, czy to będzie gra, czy to będzie zestaw gier, czy to będzie jakiś model biznesowy, no jest podstawą do tego, żeby w ogóle móc myśleć o sukcesie komercyjnym, to powinniśmy zrobić dwa passy. Powinien być game pass dla miłośników Indii, tańszy oczywiście znacznie e, i tam budowałaby się cała społeczność ludzi, którzy tam są for a reason. A nie, że oni tam są, bo coś ich skusiło wiesz, na, na Twitterze, bo ktoś coś opublikował jakby na oficjalnym koncie Game Passa. I oni tam weszli, a przy okazji nie wiem, rzucają okiem na jakieś indyki. Nie? Tylko tam są ludzie, właśnie tacy hardkorowi gracze by byli, którzy faktycznie chcą, jakby doświadczać tych nowych rzeczy, które, które indyki oferują i wydaje mi się, że, że jakby bardzo podobna sytuacja w gruncie rzeczy jest w przypadku EGS-a, bo na egs się przychodziło tylko po to, żeby odebrać darmową grę w czwartek, tylko po to się miało tam konto w zasadzie i, i jakby nie, nie było żadnego pomysłu za tym, nie było żadnego modelu, który sprawiłby, że ten EGS był ja po prostu byłem, atrakcyjny. że EGS tam chyba też padł <laughs> ofiarą, frontów, które sobie Epic pootwierdził, bo jakby oddzielnie wielki fight engine'owy, który mm. Unreal wygrał chyba tylko przez nieudolność konkurencji. Bardziej Taką komunikacyjną czy... nieudolność tak, w zasadzie, tak, 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 nawet tak, nie technologiczną, tak. tylko właśnie komunikacyjną. Tak. Jakościowo tak. to mi ciężko się odnieść, ale, ale wygrał yy, na innych obszarach. I jakby dzisiaj się wszyscy na to przerzucają, giganci wracają Dokładnie. do, do Unreala. Więc to się udało wygrać. Yy, druga walka, yy, chyba yy, ważniejsza z innych powodów, mniej biznesowych, a, a bardziej wizunkowych, to, to to Fortnite starający się utrzymać to powierzchni. Tak. I tutaj no. jakby, czy ona została wygrana, yy, to dyskusyjne. No na pewno partnerstwa takie jak z Lego ostatnio yy, działają. Mniemam, że trochę, bo trochę może walka zamierzona bardziej z Rajotem niż, niż niż kimkolwiek innym o, o takie przodowanie em, w, w tej przestrzeni socialowo influencerskiej, youtubeowej, żeby dzieciaki nadal grały w, w grę tak, mhm. to, to przestrzeń nadal jest jakby do, do zagospodarowania bo myślę, że dzisiaj dzieci, młode pokolenie jest nadal łatwiej przekonać do grania znaczy nie trzeba przekonywać do grania w Robloxa czy mhm. Minecrafta czy Fortnite'a jako trzeci wybór tak. tak. Riot myślę, ma dużo więcej problemów, żeby je, ich przekonać do grania w Lola. Tak? To prawda. E, ale to już jest ich jakby wybór, bo sami zdecydowali o, 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 o zarżnięciu o zarżnięciu. Ale mobilkowy Lol nie wygląda tak jak, tak jak mhm. Arena of Valor, w którą, w którą miałem okazję pogrywać, i jest, jest, była bardziej casualowym tytułem. E, to, to był ich kolejny front walki. No, oddzielny zupełnie. Dla, dla Epika to, to właśnie store, który, który miał być uzupełnieniem tej, tej, tej chyba strategii takiego szerokiego, globalnego Epika. Bo, bo z jednej strony mhm. walczymy biznesowo z innymi silnikami, mamy swój store, mamy swój abonament, mamy swoje topowe gry i budowanie swojej stajni. Tak, to wszystko takie te store i, i własna stajnia i, i Fortnite przy tym. Chyba nie do końca wyszły, tak, bo, bo to było zbyt duże wyzwanie. No nie wyszły, no właśnie, no wiesz, no to jakby nas... myśmy już to, I... myśmy to już właśnie obserwowali, tak, no znaczy był taki okres, kiedy, kiedy zarówno Ubisoft, jak i Electronic Arts generalnie nie było ich gier na Steamie w ogóle, tak, dlatego że oni mieli tę strategię właśnie budowania, jakby no nie chcieli się dzielić z Walwem, ja to rozumiem, tak, no tak. boli, yy, szczególnie biorąc pod uwagę efekt skali sprzedaży tego typu gier z tych, z tych stajni, no boli w momencie, kiedy musisz te 30% odpalić, za każdym razem po prostu, no boli, musi boleć, prawda, taką firmę, która ma koszty operacyjne, jakiś burn rate na poziomie no, milionów dolarów y, miesięcznie, to, to to musi boleć i, i były podejmowane próby, wiesz, te sklepy działają, tak Uplay, Uplay działa na przykład, tylko że Kupisz grę Ile na streamie kupisz, kupisz grę tak, tylko no właśnie, no bo te firmy musiały pójść po, po rozum do głowy. No nie możesz. Nie, jakby nie będąc w stanie przekonać graczy, którzy cię lubią i którzy grają w twoje rzeczy do tego, żeby odpłynęli z pewnej platformy do ciebie, nie jesteś w stanie na dłuższą metę po prostu zlekceważyć tej platformy, tak? No nie możesz zlekceważyć platformy na której możesz zapewnić sobie znakomite visibility dla 300 milionów ludzi ogólnie rzecz biorąc, którzy tam mają konta i którzy są tam aktywni. Więc efekt tego jest taki, że właśnie Assassin's Creed Mirage w momencie premiery Steamowej jest feature'owany na Steamie, na głównej belce, na rotatorze, na samej, na samej górze strony głównej. No bo, no bo Steam zarobi na, tym, na sprzedaży tego miraża dużo, dzięki temu, że jest dystrybutorem. A jednocześnie no, musisz mieć to konto Uplay, żeby aktywować produkt w Uplay po stronie Ubisoftu, bo to jest produkt Ubisoftu. Efekt jest taki, że gracze bardziej się zniechęcają do Ubisoftu. Tak? No, Jeżeli mogę kupić każdą grę na Steamie i po prostu. Poza potrzebuję. innymi rzeczami, które zniechęcają. Tak? Po, poza innymi. ja to, rzeczami. że wczoraj poszedł news, że zwolnili przecież studia odpowiedzialne za ostatniego, mm, ostatniego Prince of Persia. No oczywiście, tak. To są, to, to, to są oczywiście no, bardzo trudne tematy. Jest, zresztą, filmy, zanim który... pójdziesz dalej, tak. jeszcze wracając tylko do Epika, mm -hmm. bo nie dokończyłem tego. Mm -hmm. że ich ostatnią areną, <coughs> obszarem walki, kolejną bitwą. Był, była kwestia walki z Googlem i Applem, tak? O tak, 30% dokładnie. na tamtej platformie. Tak, to ci okazało, tak. że Epic chciał na, każdej, na każdym froncie walczyć z 30%. Tak no I, i, i akurat walkę z Googlem i Applem teraz ostatnio był jakieś tam ludzie widziałem, że trochę wygrywają. I, i jak się nad tym, wiesz, tak szczerze stanowisz, no to, to było szlachetne wyzwanie, mhm. bo, bo jednak 30% to jest dużo za to, że gra po prostu gdzieś tam sobie jest dostępna. I ja Prawda. to absolutnie rozumiem w perspektywie Fortnite'a. Ale tam też zapisy prawne, że, że nie możesz mieć zewnętrznie, nie możesz instalatora zachęcać nawet ludzi do, do, do zewnętrznego instalowania. Tak? No to już są mhm. trochę monopolistyczne zapędy. Dokładnie, więc, dokładnie. więc Epic wygrał na obszarze w Unreal wygrał w obszarze walki, na razie przynajmniej prawnej z Googlem i z Apple'em, ale pozostałe swoje dwie duże bitwy, jeśli nie przegrał, to na pewno ich nie wygrał, tak? Tak, to, tak, tak, tak. Nazwać, tak. Tak, oczywiście, no masz, masz absolutną rację, no wiesz, no w świetle jeszcze w ogóle tej decyzyjności, tak, bo... No tak z zewnątrz patrzymy i mówimy sobie, dobra, no to czemu tam właśnie Epic czy Microsoft nie budują communities jakby wokół tych swoich koncepcji, mając no praktycznie nieograniczone środki do tego, żeby to robić. I już od razu też dodam, że wiedząc też, że Steam ich community swoje obsługuje, prawda, teamem tak? mhm. 300-400 osób zatrudnionych w firmie, no. tak? to, to w Stanach w Epiku w jednym tylko jakimś tam dziale w pewnym momencie Dokładnie. było tyle zatrudnionych osób. Nie więc jakby. Dokładnie tak. I właśnie być może to też jest odpowiedź, tak, bo no nie możemy właśnie zapominać o tym, że to są gigantyczne korporacje globalne. One mają po kilkanaście tysięcy osób w, jakby na wszystkich kontynentach zdolności decyzyjne, procesy decyzyjne w takich organizacjach no one no mają tendencję do tego żeby się ciągnąć strasznie długo ja sobie przypominam jak pracując w Draw Distance udało nam się podpisać taką jak na tamte czasy, no, lukratywną umowę z Microsoftem właśnie na ekskluzywną grę na taką, na taki serwis który wtedy do Microsoftu należał, ten serwis nazywał się Mixer on już nie istnieje, on został gdzieś sprzedany komuś, chyba Facebookowi w pewnym momencie. W każdym razie to miał być taki konkurent Twitcha, który umożliwiałby interaktywną rozgrywkę. Taki interaktywny streaming, gier de facto. No i my byliśmy faktycznie jednym ze studiów, chyba jedynym studiem z Europy w ogóle wtedy, któremu się udało przekonać Microsoft do tego, że my zrobimy grę na, ten, na tego mixera. I. No, oczywiście, jakby papierkowej roboty było dużo. No przy każdej tego typu umowie jest dużo. Tutaj było wyjątkowo dużo, ogólnie rzecz biorąc, no ale abstrahując od tego, pojechaliśmy z, z Michałem Mielcarkiem na konferencję, którąś w Stanach, chyba to było GDC albo E3, i tam mieliśmy spotkanie już takie na finalne, jakby podpisanie tej umowy i my we dwóch weszliśmy sobie na luzie, jakby, że tam już wszystko zostało ustalone, możemy sobie podpisać, my wchodzimy do tej sali, a tam po prostu jest audytorium, tak, no, znaczy jest... A tam Harvey Specter i cały zestaw, <grym> całe, całe, tam całe po prostu... obsada suits i... Dokładnie, no czujemy się trochę, jakbyśmy byli, wiesz, na czymś pomiędzy WKU a procesem sądowym w USA mniej więcej, nie? znaczy cały długi stół po prostu zastawiony ludźmi którzy wszyscy jakby służą a w do tego, krótkich spodenkach no. <laughs> a my w przysłowiowych krótkich spodenkach. Później też to było widać, prawda? Bo myśmy robili tę grę, jakby oddawaliśmy milestone, y oczywiście na ustalone deadline'y i pod każdym tym Milestonem, z tego co ja pamiętam, to się musiało podpisać 9 osób. W ogóle po ich stronie, że ten milestone jest zaakceptowany. Więc ja naprawdę z pierwszej ręki rozumiem, jak, jak trudne, właśnie procesowo, Mogą być yy, procesy decyzyjne w tak dużych organizacjach, w których każdy ma jakiś swój poziom kompetencji, prerogatyw, każdy musi się wypowiedzieć, dorzucić swoje trzy grosze, organizuje się spotkania na temat spotkań, na temat spotkań, jakby i tak dalej, i tak dalej. A robi się kole po to, żeby ustawić kola kolejnego. Dokładnie. Raz. Dokładnie. Więc ja to, ja to naprawdę rozumiem. Mogłoby to działać lepiej na pewno, ale no wielkie, w wielkich organizacjach trudno jest wprowadzić zmianę. O tak, tylko jakby wiesz, po drugiej stronie konkurentem dla Epic i dla Xbox Passa jest team, w którym pracuje w, 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 w niewiadomo do końca jakich warunkach, ale na pewno Dokładnie. nie super korpo sztywnych. Parę set osób gdzie czołowe decyzje się są podejmowane tak naprawdę przez Gejba jednoosobowo? I się okazuje, że taka sama, znaczy, te same zadanie yy, ludzie Gejba robią bezproblemowo, nie męcząc się zbytnio. Tak? Rozumiem, że z tymi jest jakby platformą. Archaiczną. O, jest bardzo stoi. archaiczną, i to wiesz, to. Ale styl, ten... jakby no. bo to, o czym rozmawialiśmy, dlaczego, dlaczego nie miał community, bo po co miałbym w ogóle myśleć nawet o takim obadomencie Indii, o którym wspominasz, tak? No jakby, pomijając to, że liczba gier też jest jakby niezadowalająca, i czasami na coś przeglądam Bing i myślę, kurde, zagrywam coś nowego. Mm -hmm. A potem grzęznę w, no okej, okay, a to może to, a może tamto, a potem muszę porównać na Steamie, bo muszę na Steamie mm -hmm. tą grę znaleźć, no zobaczyć właśnie. recenzję o niej, a potem innej gry, która wyskoczyła przy okazji na Steamie, i recenzji tamtej gry, jakby zamiast grać w grę, to szukam dobrej gry, albo jakoś tam wartej mojego czasu gry, ale Xbox na pewno nie zachęca do tego, żeby tą grę kupić tam, albo zagrać w ogóle na pasie Prawa. tam. To tak, prawda, jakby to szybciej prawda. mi jest inną grę, którą wiem, że na przykład ma spoko recenzję, jest mi szybciej ją znaleźć na Steamie i, i zagrać sobie i, i wiedzieć, że jestem. Jakby może założenie było takie, że, że jak nie masz, nie, nie musisz płacić za grę, no to nie będziesz grzebał, nie będziesz szukał, tylko weźmiesz, odpalisz grę, zagrasz sobie i to wszystko. Nie? No tak Ale może, z drugiej strony może. sobie patrzysz i. Chcę odpalić gierkę, chcę wciąż osoby teraz zagrać i ją przetestować, ale jakby przetestować indyka, który waży 17 giga, potem się okazuje, że też muszę ściągnąć, czekam pół godziny, zanim się ściągnę i w tym czasie tak. wracam do czegokolwiek innego, nie? więc jakby ta uwaga. Tak, no właśnie, wiesz, no, no, no to, to wszystko co, wszystko co mówisz, prawdą. sprawa. No właśnie, no, pojawiają się jakieś inicjatywy biznesowe w takich organizacjach. No Mixer właśnie taką inicjatywą był, był to znaczy ktoś stworzył pewien plan. I na papierze to się zgadzało najprawdopodobniej, jakoś to wszystko się działo i tak dalej, a potem zostało wyłożonych tam ileś naście prawdopodobnie milionów dolarów na to, żeby, żeby ta platforma ruszyła. Po czym okazało się, że ona nie działa, i po prostu Microsoft ją zamknął, i, i tyle, tak? Jakby trudno. No, wydaliśmy niejako bez sensu paręnaście milionów dolarów, czyli, czyli nawet nie potrafię sobie wyobrazić, ile budżetów zdolnych zespołów gier Indii zostało przepalonych de facto na jakąś inicjatywę. No, ale tak to jest z inicjatywami. No, ktoś na początku miał jakiś pomysł i, i uznano, że ten pomysł jest dobry, a potem się okazało, że nie jest dobry, i trzeba było to zamknąć i zrobić tak zwany odpis dla, dla giełdy. Prawda? <grych> znaczy ja rozumiem, że dużo organizacji muszą dużo palić, żeby ciężki pociąg ciągnąć do przodu. tak? Ale by, odbijając od tego, bo chciałem byłem się dopytać fellow biz dewa, hmm. a chyba nie poruszaliśmy tego na, na antenie jeszcze, czy myślisz, że w Gogu pracują nad swoim GamePassem? -Passem. Są, pf, nie mam zielonego pojęcia. Mamy w studiu naszym osoby, które były z Gogiem związane przez, przez bardzo wiele lat, rzeczywiście. Yy, więc mogę podpytać, no może czegoś się dowiem tymi kanałami. Na pewno byłby to moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Na pewno byłby to bardzo dobry pomysł. Między innymi dlatego, że Gog po pierwsze jest platformą wyjątkową yy, ze względu na swoją filozofię budowania portfolio, która się zmieniała w czasie oczywiście, ale. Ale rozumiem, że teraz jest bardziej tam taki trend do tego, żeby wrócić do korzeni, no bo też w ten sposób zostało zbudowane właśnie bardzo solidne, bardzo głośne też i prężnie działające community, z którym nie do końca można się zgadzać we wszystkim, ale ono istnieje i jest yy, bardzo zasadnicze w pewnych sprawach ogólnie rzecz biorąc, co ja osobiście bardzo szanuję. Tym bardziej, że jestem yy, rocznikiem 84 i w związku z tym GOG. Yy, po prostu pozwolił mi w fajny sposób wrócić do wielu cudownych wspomnień z mojego gamingowego dzieciństwa, za co tę platformę zawsze będę kochał i szanował ja po kres. No właśnie, więc uważam, że byłby to świetny pomysł, tym bardziej, że nie oszukujmy się, no grupą docelową takiego pomysłu biznesowego byliby no tacy boomerzy jak ja. Tak. Nie, spokojnie, bo 10 baksów mi się jeszcze wydał po to, żeby... Spokojnie, bez problemów. Z, z przyjemnością powiem więcej. Z przyjemnością, Oczywiście, Inna że... kwestia, zupełnie jakby oddzielna, to, że milenialsi, my jakby jesteśmy z tego takiego korowego milenialsowego tak, pokolenia, tak, tak. ale jest to późnych milenialców, dzieciaków gdzieś tam wczesnych lat 90 którzy de facto myślę, że mogliby z, jak ja grami z 2005-2007 się nie jaram, bo, bo jakby byłem winny mi swojego życia, hmm. dla nich te tytuły, które na Steamie tam leżą i tam nie bardzo są ruszane, pomimo, że się zdarzają, to dla nich są odpowiednikiem naszych gier z lat 90., więc, tak. więc ten abonament mógłby też podziałać na tych młodszych boomersów, milenialsów boomersów, Którzy, którzy dopiero teraz wchodzą w tę fazę takiego zmęczenia nowymi grami. Hmm, jak ja nie poza, poza. Bo... poza tym jednak, tak nawet patrząc właśnie na swoich synów, jeden ma 17 lat, drugi ma 8, tak patrząc na nich, widzę, jak oni. No oczywiście, że są graczami, i patrząc na no, nich, no, widzę, no, jak no, oni pomalutku dojrzewają jakby do odkrywania przeszłości, tak? Tak jak, się, tak jak się w naszym przypadku działo z muzyką na przykład, nie? A w co też z, z synami naj, najczęściej? Ja nie gram z synami. Dlaczego? No jak oni twoim, grają w gry, które ja nie umiem. Po im tatu grałeś w menadżera, tak? W futbol, a, a, tak, z, a tak, grałem Tak, tak, grałem ze swoim tatą w Championship Managera w 1992 czy 3. roku, to jest prawda, Zawal, zawalaliśmy razem nocki, ale to dlatego, że yy, no po pierwsze łączyła i łączy nas nadal miłość do piłki nożnej wielka, do czego się przyznaję bez wstydu żadnego, no a dwa, że na poziomie takim czysto technologicznym powiedzmy, również jeśli chodzi właśnie o tempo rozgrywki i tak dalej, i tak dalej, no nie było żadnych barier, żebym ja tam, nie wiem, siedmiu czy ośmioletni i mój tata, no, który nie jest właśnie jakimś graczem takim hardkorowym, żebyśmy mogli się spotkać w tym. A dzisiaj yy, ja dzisiaj przykład. ja jestem za, za, za stary na gry Supercell'a. tak? Moje dzieci prawdopodobnie chciałyby, żebym ja grał z nimi w Brawl Stars na przykład. Ale ja no, nie umiem Brawl Stars. Ale to tylko. Taki prosty LOL, więc jakby myślę, że absolutnie... W LOLa w, Lola w życiu grałem pół godziny. Dobrze. Grałeś w życiu w Warcrafta, no. tak? Grałem w Warcrafta, natomiast ja, ja jestem graczem, który generalnie tak w ogóle gra y, dość hardkorowe gry turowe właśnie, strategiczne i RPGowe. I tu Dobrze. mówię Ile o Ile łącznie tysięcy gier masz w Europie Universalis? Godzin w Europie no. Universalis? Łącznie wszystkich. Tak We wszystkich sami. częściach? No. We wszystkich częściach, ja wiem, ze 2000. No, Okej. Okay. Dobrze, no, ja pewnie podobnie. Teraz, znaczy, teraz, nie jestem w stanie policzyć to, no, bo ja nie wiem, ile grałem w jedynkę. W teraz dwójkę, na czwórce. Grałem. Wiesz co, zobaczę, ile mam teraz w czwórce. W czwórce mam e, mój drogi, 565 godzin, ale muszę ten czas jednak swój dzielić pomiędzy Europę Universalis, Crusader Kings, Wiktorię... Hearts of Iron i Stellaris. Tak, no jakby ja w, i, i w Stellaris swoje przegrałem, w Crusaderów też Hearts akurat mi nigdy nie nie, nie się tam bardzo, mhm. ale to może i dobrze, bo <gryw> może, może to i lepiej. Um, ale... ale wiesz te, te, te gry to one i tak są jakby takie bardzo dla ludzi w porównaniu do wielu rzeczy. Które wydaje między innymi y, brytyjski, tak. a które ja kocham i uwielbiam, i jestem w stanie spędzić. Nadzja, nadzieję, że na całym świecie to Slytherin, to tak więc jestem ja w muszę stanie, się do nich no... dobić i w ogóle ich prezesa zaprosić na, 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 na podcast. Mają, co... mają absolutnie fenomenalnego dyrektora publishingu. Jak chcesz, to zrobić ci intro do niego, bo jest, jest super. Y, jest Włochem. Jest jeszcze większą gadułą niż ja, yy, i myślę, że bez problemu się porozumiecie. Dobrze, dobrze, jesteśmy do wiadania. Yy, jeszcze raz, grałeś w Warcrafta, tak? Każdy nie ma, w Warcraft, nie ma fanów oczywiście. milenialsowych fanów gier fanów no, Riżbiety Warcrafta. Swoje, oczywiście, nie oczywiście nie grałem. że grałem. No, trochę w no RTS jak, grałem. No to jak grałeś, to jak grałeś w Warcrafta, to byś wiedział, o co chodzi. W Dota, jak w Dota to w Lola, a jak w Lola to w Brusarcy. Więc jakby. Tak tylko daje znak. Boarkacie no. wiesz, w za moich czasów nie było w ogóle toksycznego community, które do ciebie pisze. Wiesz. No do, tak, tutaj... ale na całe szczęście żeśmy wtedy w latach 90 byli też grzecznymi chłopcami i. i, i ja bym ja byłem bardzo grzecznym matki, chłopcem. Tak. Uczyłem się świetnie, miałem wspaniałe oceny i byłem prymusem. Drodzy państwo, to jest. Nie, nie jego prymusostwo <laughs> jest kłamstwem, ale ta <laughs> wcześniejsza część jest na pewno dzieciaki w latach 90 na podwórku, jak się wychodziło. Był hardcore. Miałem, że dzisiaj to dzieci są dopiero grzeczne. I, a jak było się graczem w latach 90 albo w ogóle się zaczynało grać nie wiem, w Starcrafta czy Warcrafta online'owo, to same same, było gorzej. Na pewno, na pewno, tak? Więc na jakby to dzisiejsze Toxicity dostajesz bana, jak ktoś grał w Starcrafta w życiu i wie co to... Networs, polskie, pozdrawiamy <laughs> wszystkich hardcore'owców, tak? To wie co to znaczy... Wiesz, skąd się wzięło głębokie szambło na polskim YouTube. tak? <grymne> <grymne> jest, jest, jest taka szansa. No właśnie, ja, ja osobiście byłem faktycznie jakoś tak z boku tego wszystkiego, bo w czasie, kiedy właśnie, nie wiem, wszyscy moi koledzy grali w Quake'a, tak? To I były dyskusje na temat tego, który, który FPS jest lepszy, czy to będzie Quake, czy Half-Life, tak? Jakby w mojej, w mojej podstawówce to był podstawowy temat do dyskusji w szatni, jak przychodziliśmy do, mhm. do szkoły. To ja, wiesz, to grałem w Cywilizacji Sid Meiera, nie? Ja grałem w to i w to, więc jakby... A ja właśnie tylko w cywilizację. Bardziej, nie? No to, to znaczy, ja, ja... zaczynałem granie od, od wielkich okay. dwójek, tak? Czyli w cywilizacji dwójki, Warcraftu dwójki, Karosu dwójki. Ale absolutnie... I yy, yy, strzelałem i w Unreal'a, i w Quake'a, i, i w Half-Life'a, więc jakby... Mm -hmm. to był czas może na wszystko. Yy, Niemniej... Jeśli chłopaki twoje grają w Rollstars, to proponuję spróbować, bo absolutnie niczym to się nie różni od kastowania spelsów w Warcrafcie 2. Trochę, no trochę jakby jest interaktywnie i tak dalej. Ale, ale ja ze swoimi tam czasami coś pogrywam. Ale też gram. no Moi mają 6-8 lat, więc mhm. gram z nimi FIFA i też jest super. No tak. I jakby dlatego dziwię się, że, że mówisz, że ze swoimi chłopakami nie grasz, jak ty grałeś ze swoim. Tak, tak ale to nie Jednocześnie jest... Jednocześnie jakby ich... masz ten taki, wiesz... Ale connection. to jest tylko i wyłącznie moja wina po prostu. To jest tylko i wyłącznie moja wina, dlatego że ja przez... Wiesz, ja, ja gram od piątego roku życia, tak w miarę regularnie, w różne rzeczy. I jako gracz cały czas, stale i, i bezustannie ewoluowałem w stronę gracza turowego i teraz mając lat 40, oczywiście no, nie jestem jedną nogą w grobie, prawda? No, bez przesady, czuję się młodo i czuję się dobrze. No właśnie. Ale mimo wszystko no, ciężko. Ciężko jest po prostu przejść w ten sposób do czegoś co wymaga jakby wiesz, bardzo dobrej koordynacji oko atencji i tak Oni wszyscy są lepsi ode mnie. Siłą rzeczy też z powodów czysto biologicznych są lepsi, mają lepszy refleks, są szybsi lepiej dają radę, więc co ja, dziadyga, będę im tutaj psuł zabawę swoją beznadziejnością jakby w tej kwestii. Ja im bardziej to właśnie zepsuję, niż oni się będą jarać tym, że, że stary z nimi gra. Ja proponuję eksperyment, ogarnij tam trzy różne komórki, jak chłopaki mają swoje konto, znaczy no to, to każdy z was ma swoje, robisz swoje konto na Brawl Starsach, pograj choćby tam o, za, za dwa dni ci absolutnie wystarczą. Tak? Nawet jeśli będzie, będą cię nie wiem, palce telepać, czy, czy będziesz miał ciężki weekend, Daj ci dwa dni, a absolutnie się odnajdziesz. Usiądź z chłopakami, najprostsze są tam teamy trzyosobowe i jak z nimi zagrasz, daj sobie parę gier. Absolutnie daję dwie ręce sobie uciąć, że się w tym odnajdziesz, a dla chłopaków to na pewno będzie... To opinię. ja się zastanowię, czekając jednocześnie na nowy dodatek do Crusader Kings 3, premiera już 4 listopada. Także... No, teraz wyszło Age of History, trójkę, które się dowiedziałem, że jest polską grą, ale, ale nie odpisuje do mnie niestety. Def, już przepraszam, jak zapomniałem, jak można imię, mój drogi Polski, Dewie, z Krakowa, ale wiem, że jest z Krakowa. Um... I jakby jest w co grać, niestety cały czas i zawsze będzie. I zawsze będzie, więc e, niestety ni, nic na to nie poradzimy. E, w Ortelsach ile masz godzin? Jeszcze spytałem, na sam koniec. W Ortelsach nie mam tak dużo, wiesz? no Myślę, no ja, że. Tak, 50. To krem no 60. de la Krem. No. Krem de la Krem, to prawda, Turówek. ale. Mm, jak powiesz mi, która obecnie turówka jest lepsza niż Wartails, to jakby. Rzucam wszystko i jadę grać. Ja tak nie, nie, nie porównuję tego. Wiesz, byłem, byłem recenzentem gier przez ładnych parę lat i wtedy musiałem gry porównywać do siebie, ale jak już przestałem być recenzentem, to przestałem gry porównywać w ten sposób. Nie zależy mi tak bardzo na to tym, żeby To jest żebyś... uniwersalne pod tytułem jakby są gry. Nie wiem, no wyszło dobre polskie Drogue Waters. Tak pozdrawiamy. Cały, cały zespół yy, i jakby z sukcesem, pomimo też, że z problemami, jeśli tam coś wiesz, to wiesz, yy, ale, ale jakby wyszła zraszowana premiera. Niemniej, 5 na Steamie jest ekstra, tak? Ja jakby wiem, że to jest trochę forma gra trochę mniejsza niż War Tales, tak? Więc jakby nie mam kiedy tego sobie tam odpalić, bo... Albo, albo to, albo, nie wiem, no, Gram w Kozaku, w dwójkę, tak? Który, którymi nawet mój sześciolatek się zainteresował, więc jakby wierzę, że jest nadzieja i nie tylko Brawl Stars. Ale, ale chyba można porównać i powiedzieć, jest War Tales i jest jakby parę gier porównywalnej, porównywalnej skali i jakby wiem, że, nie wiem, no, Jacket Alliance, trójka moim zdaniem tam nie dorósł do, do tej roli i jakby brakuje czegoś tam w środku, żeby było. I w Fortale się troszeczkę lepiej jednak gra jako... I, I tak jak mówię, no też, też zawodowo się tym zajmowałem, żeby, żeby łączyć jakieś swoje subiektywne obserwacje z ogrywania danej gry z taką obiektywną analizą wynikającą właśnie z porównywania tytułu do różnych benchmarków w zależności od tym co porównujemy, ale... Ale naprawdę, wiesz co, po pierwsze już od tak dawna tego nie robię, a po drugie... Wiesz co, mam, mam po prostu coś takiego w sobie, że jak mnie gra wciągnie, to mnie wciąga. Tak? Ja nie, nie zastanawiam się specjalnie wiesz, tak, Na tym. Yy, wiesz, Spędziłem setki godzin w Darkest Dungeon. Czy są lepsze gry w tej konwencji gier turowych tego typu? Może, tak. Na pewno jedynka jest lepsza od dwójki na przykład, tak? a jest to te, też jest tam jakiś proces ewolucyjny. Ale czy to naprawdę jest takie ważne, skoro jedynka wciągnęła mnie na tyle, że spędziłem w niej 300 godzin? Po co? Wiesz, po co mam się zastanawiać? Nie, no, gra jest świetna, ale jednak ta druga jest trochę lepsza. Ale to nieważne, bo jakby i tak spędzam. No, czas, jak, tak. Złapiesz, jak złapiesz Wróciciela, złapiesz to tak, tak, to, tak, to, to, wiesz, to siedzisz. To się... nie? Tak, więc, więc ja, ja nie myślę o tym w takich kategoriach, wiesz. Inaczej, jak znajdziesz dobrą turówkę jakby skalowo porównywalną do Wortsa, wydajnie równie angażującą na kilku jakby obszarach mózgowych w trakcie grania, to po prostu daj mi znać, bo jakby ja jestem cały czas on the hunt na, na kolejnego Wortil'a i jest mi mega ciężko znaleźć, bo to jest mega mega kierunek. Była taka gra, którą dobrze wspominam, jak ona się nazywa? Band. Band of Brothers, Brothers mm -hmm. of coś? Tak, jak, tak, 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 słyszałem, no. Tak, to, była chyba, to było chyba tureckie studio deweloperskie? Pera Games to się nazywało? Y może i tak, tak, no ja wiem jakby o, o co chodzi. Coś, coś w ten desek. Tak. Bardzo, bardzo dużo fajnych DLC-ków powstało do tej gry. Bawiłem się w niej fantastycznie i gdybym miał rzeczywiście na siłę porównywać War Talesy do czegoś, to porównałbym do tego. Okej, okay. dobrze, Toż sobie sprawdzę, jak skończę grać po raz setny w kozaków dwójka, ale to no. Dobrze, słuchaj. Trochę, żeśmy się rozgadali, ale, ale w sumie liczyłem na to. Trochę, żeśmy omówili, jakby ciebie, jako gamer tatę i bizdewa i tą ciężką profesję. Czy znaczy, wiesz, ciężką, no już nie narzekajmy, prawda? No... Pracujemy sobie, wiesz, w ciepełku od, od 9 do 17 z wieloma wyjątkami, ale co do zasady w ten sposób. Nie przepracowujemy się, się to. Naprawdę. Nie przepracujemy się jakoś strasznie fizycznie. Podróżujemy po świecie, spotykamy fantastycznych ludzi, prowadzimy cudowne dyskusje na temat projektów, które nas jarają, bo jesteśmy graczami od zawsze. No, no naprawdę mogłoby być gorzej w tak. życiu, więc ja czuję się absolutnie na maksa uprzywilejowany. Całe życie marzyłem o tym, żeby pracować w grach. Zrealizowałem swoje, swoje wielkie marzenie i zawsze będę za to wdzięczny losowi, że tak się stało. Cieszę się również, dziękuję za, za takie małe podsumowanie twojego życia. Też chyba jestem w tym samym miejscu, tak mi się wydaje. Niemniej jakby Człowiek zawsze tylko czegoś jeszcze. Powiedz mi, czy yy, Jasona Schre Schreiera czytałeś książkę, czy, czy nie zauwałaś? Nie, książki, książki nie czytałem. Książki nie czytałem. Oczywiście, no... Play ty, nice, żeby nie ty, ty, było. dużo różnych rzeczy kiedyś, wcześniej. Nie, nie, nie. Książki nie czytałem. Jak chcesz, to mogę pożyczyć. Dotarła w zeszłym tygodniu, także bardzo fajnie się yy, czyta. I... Yy, yy muszę któryś odcinek chyba może gdzieś tam po PGA się uda zrobić i do tego się odnieść, bo to, to jest kawałek historii też branżowej ale tej wcześniejszej niestety jego nie nie przeczytałem do końca więc więc mam nadzieję, że na tyle na ile czytałem gdzieś tam wycinki z, z Play Nice tam fascynuje mnie trochę jak on ujął dokładnie historię Kryzysów w blizardzie, i na ile to był bardziej wina yy, kotika, czy nie? Yy, I czy to jednak była trochę obopólna wina. I po kreatywnej stronie i u upartego dewa, wspierającego się z upartym człowiekiem korpo biznesu, tak? Więc. Yy, tak, ale jakby na, na dzisiaj, no jakby. No nie ma chyba drugiego Blizzarda na świecie teraz. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Jest, jest, jest tak dużo firm reprezentujących absolutnie wszystkie segmenty, że jeszcze jakby były dwa Blizzardy, zmerżowane z Activision, to by było już za dużo, zdecydowanie. No ale tak, ale to na, na koniec możemy sobie się pokusić o takie e, e, fantastyczne pytanie, bo ja jakby dorastałem z tym, że że jak już chciałbym coś kiedyś w życiu robić, to robić gry, ale, a jak robić gry, to pewnie tak jak Blizzard, albo być Blizzardem, jakby nigdy nie... Wiesz, jak się mówi o bizdewach, bizdewi to są deweloperzy, którym nie wyszło. E, tak, no tak by. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tam nie wyszło. Chociaż tak. nie, po prostu nie, po prostu nie mam... Nie, po prostu nie mam... No robię, prawda, oczywiście, że robię i, i jestem częścią tego zespołu, ale, ale to nie jest to samo. Wiesz, core dev to jest core dev, to jest jakby osobne community no już może musimy nie. się pogodzić z tym, że będziemy nie robić, ale tam robić nie, wokół. Nie robienia. umiem, no nie mam nie mam żadnego sensownego, przydatnego z tego punktu widzenia skilla. Nie mam, niestety nie nadajesz. Nie no, masz, no bo jakby jesteś od tego, żeby powiedzieć Dewom, że słuchajcie, to i to musimy poprawić, bo jakby w algorytmach Steama to i to nie działa, tak? Ten i ten publiczny się z tym nie polubi i to nie zadziała, bla, 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 i przyjść do nich z konkretnym problemem, który ma źródło biznesowe, bizdewowe, a oni muszą jakby na to zareagować dewelopersko, bo jakby często to, 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 to jest jakby dzisiaj może bardziej niż kiedykolwiek. Gry nie są dla gier, ale są dla algorytmów, są dla Steama, jakaś gra... Dużo w tym jest, w tym jest racji, ale ja nigdy nie, nie uwierzę, że to będzie efektywne. wiesz, Ja nie znam okay. takiego przypadku. Concord jest fenomenalnym przykładem moim zdaniem tego, że w momencie kiedy się robi grę w oparciu o tylko i wyłącznie o badania rynku, o trendy, o analitykę jakby ja to nazywam może to jest mało profesjonalne, ale ja to nazywam developmentem bez duszy po prostu. Jeżeli nie ma takiej immanentnej wizji tego projektu od samego początku, tylko ten projekt jest realizowany właśnie w ten sposób, że banda bizdevów stoi ci nad ramieniem i mówi nie to zrób tak a to zrób tak a to zrób inaczej to się nie uda to się nie uda My no jest tak tylko mówisz o hardkorowym przykładzie tak tak, tak mówię tak o hardkorowym od... przykładzie od... jakby tam jest konkord a pod spodem są wiesz małe niezauważalne gry indie które mają świetny pomysł i to tyle tak ale tam po drodze są yy... Kor, znaczy nie Kor. Większość gier tak naprawdę tych, które odniosły sukces, które sprzedały te niech będzie magiczne 100 tysięcy kopii, które pozwala ci powiedzieć, że, że, że osiągnąłeś sukces. Czy nawet teraz może nie będzie to 50 tysięcy kopii, um, No to ciężko tam znaleźć gry, w których mi się przynajmniej tak wydaje. Że w którymś momencie ktoś tam wewnętrznie w Teamie, czy to był Bizer, czy prezes, czy whatever, nie, nie powiedział, okej, zmieńmy ten feature, albo dodajmy tą czy tą rzecz. Bo potrzebne nam to jest do osiągnięcia pewnych celów. To jest przedsięwzięcie komercyjne. Nie po to się spędza dużo czasu, i ja też to robię. Nie, nie, nie po to spędzamy dużo czasu, żeby jakby poprawnie zidentyfikować grupy docelowe, to co lubią, to czego nie lubią, wiesz, jakie mają, jaką mają behawiorystykę w ogóle w samej grze, jakie, jak, w jaki sposób podejmują decyzje zakupowe. No to jest po coś, oczywiście, to jest projekt komercyjny, a, a nie działalność charytatywna i generalnie no, jednak celem jest zysk netto, prawda? No, co najmniej recoupment inwestycji, ogólnie rzecz biorąc, więc, więc oczywiście, że, że tego typu przedsięwzięcia się dzieją, natomiast mi się nigdy nie zdarzyła taka sytuacja przez te, przez te 10 lat, powiedzmy, jako biznes faktycznie reprezentujący. Yy, Studia Deweloperskie. Nigdy mi się nie zdarzyła taka sytuacja, żebym ja pracował z projektem, który właśnie nie wyszedł jakby, wiesz, z trzewi Studia Deweloperskiego bezpośrednio. Znaczy są ludzie, którzy są artystami, są cudownymi artystami, są niezwykle kreatywni i do tego mają umiejętność przekucia swojej wizji artystycznej w coś co istnieje. A ja jestem człowiekiem, który jest Jakimś w rodzaju marszanda w świecie sztuki, tak? czyli osobą, która ma pomóc urzeczywistnić to marzenie w postaci sukcesu komercyjnego. Ja sam siebie tak postrzegam w ten sposób. Więc ja, więc ja nie, nie zajmuję pozycji ani po stronie dewelopera, ani po stronie korpo biznesu. Staram mhm. się być zawsze po środku. Pracuję no tak. z deweloperami on daily basis, żeby zrozumieć, na czym im zależy, co oni chcą stworzyć generalnie rzecz biorąc, co oni mają w głowie, co chcą przekuć na, w tym wypadku akurat medium pod tytułem gra komputerowa, szeroko pojęta. A jednocześnie, w jaki sposób, jakie są oczekiwania stricte komercyjne wobec tego i w jaki sposób można je urzeczywistnić. I to jest moja rola, i. To jest taka dobra klamra, bo dla mnie to jest chyba najlepsza definicja tego bizdewa, tłumacząca tak na case study trochę, czym ja się właściwie zajmuję tak w ciągu dnia. Nie? To właśnie z tego, co mówisz, dla mnie jakby robisz gry. Tak? Bo to jest to jest no, robienie no, też no, gier. Nie? Więc jakby... bo... Może kiedyś mniej niż, niż teraz, bo może wcześniej byłeś bardziej publishersko, może do, 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 do rzeczy mogłeś podchodzić. Dzisiaj jakby... Ja rozumiem, że bardziej robisz gry niż, niż kiedyś, więc już jakby to sobie może nie spełniłeś, tak? Na pewno, no tak, no pub publisherzy gier nie robią, po prostu, publisherzy gier nie robią, ja, ja byłem na początku swojej drogi rzeczywiście publisherem w, w Techlandzie oczywiście, ale i tam się nauczyłem wielu rzeczy, ale też zmiana tej perspektywy właśnie, czyli przejście na drugą stronę barykady i bycie bizdevem w studiu deweloperskim, no, to, to, to zmienia perspektywę znacząco. Zmienia perspek I oczywiście, że o wiele bardziej robi się gry będąc bizdewem w, studiu, w studiach deweloperskich niż jak, niż jak się jest bizdewem w firmie wydawniczej, co nie zmienia faktu, że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby się zaopiekować jakby tym zespołem deweloperskim. Żeby oni czuli, że mają kogoś takiego, kto ma pewien set umiejętności które są potrzebne do tego, żeby świat mógł poznać tę wizję artystyczną, która powstała. My jesteśmy w branży, która łączy ze sobą w bardzo potężny sposób komercyjny aspekt prowadzenia działalności biznesowej i działalność artystyczną za pośrednictwem takiego, a nie innego środka wyrazu. I to jest fascynujące. To jest coś, co jest dla mnie w ogóle puh, nie, nie do skumania w zasadzie. Będąc częścią tego, w samym środku, w epicentrum tej relacji, która jest relacją nie do pogodzenia de facto. Jest nie do pogodzenia. Z tego się bierze bardzo dużo konfliktów w zespołach deweloperskich, bo deweloperzy do realizacji swojej wizji artystycznej zawsze potrzebują więcej ludzi, pieniędzy i czasu. Management zawsze jakby chciałby, żeby dany produkt został wykonany przy jak najmniejszej liczbie ludzi, jak najszybciej i jak najtaniej. Więc dążenia obu tych grup, które muszą ze sobą współpracować, są sprzeczne. I to jest fascynujące. I wtedy wchodzę ja, całe to biało, że tak powiem, jako człowiek, który ma właśnie łączyć te dwa żywioły ze sobą. Dobrze. To kiedy książkę napiszesz? O Matko Bosko. To adwocem ad Pawła wszystkiego, którego również pozdrawiam, będzie u mnie. Będzie w przyszłym miesiącu, bo jego książka, jego książka Game Over Drive wychodzi w przyszłym za tydzień dokładnie. więc, więc ja już mam, od razu się pochwalę, mam już już troszeczkę poczytałem, także, także, także Ja nie nawyszę książki, strukturę. bo ja bym jej nigdy nie skończył przede wszystkim. Tak, ale wiesz co, jakby to, o czym rozmawiamy sobie teraz i o czym ty przed chwilą powiedziałeś, i jakby ja ze swoimi gośćmi tak ogólnie gaduję, to, to jest jakaś tam. Kawałek trochę tej magii czarów, które są w Game w Grach, które do dzisiaj są trochę jednak nadal, to mówię, powtarzam to często, ale trochę magię chaosu. Czasami nie wiadomo, co wyjdzie, jak wyjdzie i dlaczego, bo jest to fantastyczny miks i pieniędzy, i ambicji, i kreatywności, i jakiegoś szaleństwa, i jednocześnie jest to nadal historia absolutnie niepoznana w szerszych kręgach. Ta Polska również i jakby. Z tego możemy sobie czerpać satysfakcję, że robimy coś wyjątkowego. Dlatego też pytam, kiedy książkę, czy ona się skończy, czy ona będzie wydana, wiesz, tom pierwszy z pięciu księgu, tak, i to się przeciągnie gdzieś tam do twojej wczesnej emerytury. To ja jestem w stanie z tym się pogodzić. Naprawdę, zaakceptować te wyzwanie, tak? Ale, ale, ale perspektywa. Te, te, tego też, że Paweł Olszewski wydaje książkę, tak jak czytałem, na, na tyle fajnie napisaną i też uchwycającą pewne, pewne koncepty, to, to nadal te, te, te story, o, story o grach, także z polskiej perspektywy, jeszcze ma sporo do opisania przy tomu, dlatego... Kiedy, kiedy ty zaczynasz, kiedy siadasz do pisania? No nie, nie, na, na pewno nie jestem ani na tyle mądry, ani jeszcze na tyle doświadczony, no. żeby napisać o skromny czymś, co kogoś, kogoś będzie skromny. obchodziło, ani nie jestem też wystarczająco jeszcze być może arogancki, żeby napisać autobiografię, w której mógłbym zawrzeć te rzeczy, o których rozmawiamy, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie planuję na pewno. Okej. Okay. No dobra, bo jakby ja rozumiem, że u nas. Czekam już. Mateusz Wiczek swoją książkę napisze, ale bo chyba ma trochę informacji wewnętrznych i, i zebranych przez siebie. Paweł Oczycki jako były dziennikarz, ale Ty również no to jakby opisuje jako dziennikarz bardziej niż jako bizdew. Trochę tych tematów polskich nie ja jestem do, 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 do poruszenia, tych, które jeszcze nie były ruszane. Pewnie parę gdzieś tam sekretów też znasz, którym puś może opisać. No ale wiesz nie. co, no to ma to. Wiesz, nie ma to żadnego znaczenia tak naprawdę. Nie, nie ma to żadnego znaczenia, jakby dla, dla stanu obecnego. Yy, mhm. i, I nie ma to najmniejszego wpływu na to, jak rzeczy mogą się potoczyć w przyszłości. Bo to, że wiesz, początki polskiego game devu były turbulentne, nazwijmy to w ten sposób, z różnych powodów, i to, że i to, że ten game dev się rozwijał tak, jak się rozwijał, no to była powiedzmy konieczność dziejowa. Tak? No to jest powiązane oczywiście ze stanem majątkowym społeczeństwa, ze stanem przeobrażeń politycznych, gospodarczych, itd, i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, że my jako game dev Ogólnie osiągnęliśmy co do zasady spektakularny globalny sukces, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć. To też jest wypadkowa tego, że musieliśmy rozwijać te firmy właśnie w takich okolicznościach w okolicznościach permanentnych braków wszystkiego. I musieliśmy polegać na swojej kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów. Yy, jakby nie, nie posiadając odpowiednich do tego narzędzi, żeby je realnie rozwiązywać, a mimo to nam się udawało, to, że po drodze zostały popełnione błędy jakieś, albo że po drodze pojawili się ludzie, którzy nie wiem, zachowali się nieładnie, na przykład, to nie ma dzisiaj najmniejszego znaczenia żadnego i, i nie będzie już miało. To zostało w przeszłości. Na przyszłość nie ma wpływu zupełnie żadnego, bo te struktury się tak pozmieniały w czasie, rynki się tak pozmieniały itp., itd., że my, jeśli chodzi o Game Dev, to my jesteśmy dzisiaj normalnie, sensownie rozwiniętą gałęzią przemysłu rozrywkowego na wzór zachodni. Te wzory czerpaliśmy, uczyliśmy się, osiągnęliśmy bardzo fajny poziom rozwoju. Ciągle jeszcze wiele nam brakuje, oczywiście, do takiego idealnego stanu ale my musimy być w pierwszej kolejności przede wszystkim dumni z tego, co osiągnęliśmy jako game developerzy, a nie zastanawiać się nad tym, co mogło być inaczej, co mogło być lepiej kiedyś, albo wiesz, co ktoś kiedyś powiedział i to, nie wiem, się nie podobało, tak? To nie ma żadnego znaczenia, żadnego. Okej, okay. czyli jak już to no twoja książka będzie o przyszłości, a nie o. Yy, no coś. właśnie, ja ją, ja ją, jak ja ją napiszę, to przyszłość stanie się już przeszłością, więc jest to kolejny argument za tym, żeby jej nie pisać, bo nie ma to najmniejszego sensu. Zacznij pisać teraz i zobaczymy, jakim jesteś analitykiem za dwa lata, co się spełniło, a co nie. O nie, nigdy nie chciałem być w jakikolwiek sposób uznany za jakiegoś proroka. Jest wielu bizdewów, którzy aspirują do tej roli na świecie, mhm. którzy bardzo by chcieli być takimi trochę influencerami, jakby takimi fuku, Francisami Fukuyamami jakby naszej branży, ale w ogóle mnie to nie interesowało nigdy. Ja oczywiście staram się analizować obiektywnie rzeczywistość, czytam bilanse finansowe, raporty, staram się w jakiś sposób myśleć o tym, czy 2025 rok będzie... Lepszy od 2024 roku tak globalnie czy nie? Wydaje mi się, że tak, mhm. biorąc pod uwagę te, te materiały, z którymi się zapoznaję na bieżąco i w ogóle rozmawiając z ludźmi po prostu na eventach, ale nigdy nie powiedziałbym o sobie, że ja o to teraz twierdzę, że będzie tak a tak, róbcie screeny. Nie, nie to nie jestem ja, ja, jestem, ja mam bardzo taki analityczny background, Bazuję na danych. Jeśli ktoś nie usłyszał, to powtórzę, nie będę nigdy analitykiem, mam analityczny background. Nie, nie, nie ale nie, nie, będę, jest... nie będę prorokiem. Nie będę prorokiem, który próbuje tam transetować coś. Nie, raczej raczej, raczej bo też mamy to jako stały punkt programu. Gdzieś tam analizę tego, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy za rok, więc, więc trochę do tego się odnosiłem. Także, słuchaj, trochę żeśmy się rozgadali, ale no, całkiem fajnie wyszło w tym wszystkim. Jeszcze, myślę, nie, nie poruszyliśmy wszystkiego i mam nadzieję, że za chwilę, czyli, czyli jutro, pojutrze, już się będziemy widzieć w Poznaniu, na PGI, na Gicu, więc jeśli ktoś się jeszcze nie wybiera, to, to powinien. No to na pewno się złapiemy jak zawsze. Ehm, powiedz mi jeszcze w takim razie na sam koniec, e, jeśli już masz analizę, że, że będzie dobrze, to to jedno, ale. E, de, no bo jakby wszyscy trochę jesteśmy tego pewni, ale. ale, ale e, Ty to powiedziałeś tak nieproroczo, ale, ale. Analitycznie, więc, więc jest dobrze. E, powiedz mi bardziej z perspektywy takiej mini-HR-owej. E, Biorąc pod uwagę swoje całkiem bogate doświadczenie, po paru stronach barykady, bo de facto z dziennikarza na publishing do, do deweloperki, tak to nazwijmy na dzisiaj, jaką masz radę dla tego młodego pokolenia, dla swoich synów wchodzących na rynek pracy albo którzy wejdą za kolejną jakby dekadę, jak dobrze słyszałem, na rynek pracy? Bo nie wiem, czy chcesz, żeby twoi synowie pracowali w, w, w giereczkach. Czy twoi, czy tylko spytam, czy twoi również tak samo jak moi, jak im mówię, że ej, ale tata ma fajną pracę, bo jakby tam pracuję w gałęzi? To nawet moi sześciu i ośmiu latek mówią, tak, tak, dobrze, tata super ekstra. Czy twoi również ignorują jakiekolwiek twoje osiągnięcia yy, zawodowe? Co? Ja myślę że, tak samo mocno. Nie, myślę, że oni nie znają jakoś za bardzo moich osiągnięć zawodowych, bo. Wiesz, ja, ja staram się jednak oddzielać dość, dość solidnie tematy stricte zawodowe, które są często po prostu skomplikowane, złożone, wielowymiarowe. Nudne dla dzieci. No. Nudne dla dzieci, to na pewno. Tym bardziej, że wiesz, no, no biznes, tak? No, generalnie, wiesz, jak jadę na targi, to moich dzieci nie interesuje to, że ja miałem tam 43 spotkania biznesowe, tylko ich interesuje, żebym przywiózł im coś fajnego jakby z tego miasta, tak? Amerykańskiego na przykład. I tyle, nie mam żadnych oczekiwań czy projekcji wobec moich dzieci. Chcę, żeby moje dzieci były szczęśliwe, żeby odnalazły swoją drogę zawodową, czymkolwiek by to nie było. Jeżeli będą chciały stawiać swoje kroki w Game Dewie na jakimkolwiek stanowisku, to ja oczywiście zawsze służę radą i, i pomocą. Ale jeśli nie będą chciały, to. Nie, jaką radę im dasz, jak przyjdzie do ciebie starszy? Yy, tato się z wiem. Może to, a może to, ale gdzieś tak. Pomyślałem, że może gry. Taki dobry jestem wprost, starsy i. No. Ja, się, ja się tutaj y, po, po, posłużę cytatem z, z mojego wieloletniego szefa i przyjaciela Michała Mielcarka, który powiedział: Jeżeli chcesz być częścią game devu, rób game dev. Po prostu go rób i staniesz się częścią gamedev'u, ponieważ będziesz robił gamedev. To brzmi trochę abstrakcyjnie, ale na takim praktycznym poziomie chodzi o to, że żeby dołączyć do gamedev'u, musisz mieć coś, co z tym gamedev'em ma wspólnego. Musisz mieć swoje portfolio, musisz mieć jakieś umiejętności związane z kodowaniem, z designem i tak dalej, Nie... Nie będziesz w stanie mieć tego doświadczenia, a z perspektywy studiów deweloperskich formalne wykształcenie nie ma żadnego znaczenia. Możesz być człowiekiem, który ma maturę, możesz być człowiekiem, który jest profesorem, doktorem, habilitowanym. Nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli wykonasz poprawnie zadanie testowe, które jest stawiane przed tobą przy aplikacji na dane stanowisko, to po prostu zostaniesz przyjęty, obojętnie czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, czy jesteś biały czy czarny. Czy jesteś wykształcony, czy niewykształcony, czy jesteś mądry, czy nie jesteś mądry, to nie ma żadnego znaczenia. Więc moja rada dla osób, które z jakiegoś szalonego powodu marzą, żeby być częścią tego środowiska, to jest róbcie te rzeczy sami. Just do it. Just do it. All the time. Okej. Okay. Dobrze. Dziecku, dziękuję Ci bardzo. To było bardzo intensywne. Godzina 40 minut czasu. Dziękuję Ci za udział i za mądre słowa. Te zobaczenia w Poznaniu i na wszystkich innych iwentach, które mam nadzieję, chyba będziemy się widzieć. I cóż, słowa od ciebie na sam koniec. Do widzenia. <laughs> Dziękuję. To, to... To jesteśmy kreatywnym biznesem, to dobre podsum podsumowanie tego wszystkiego. Widzę, że jest. Było dobry. super, bardzo dobrze się bawiłem i bardzo mi się podobało. Dziękuję bardzo za możliwość wzięcia udziału w audycji, podcaście, w programie. Dziękuję. dziękuję również. Zaraz będę kaszlał, więc dlatego szybko skończę audycję. Dzięki, cześć, Dzięki. słyszymy się. Trzymajcie się, do dziękuję. zobaczenia. Hej.